mamy. Cześć. Szanowni Państwo, w imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie otwieram zgromadzenie pod Sejmem Rzeczypospolitej. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby naszemu parlamentowi powiedzieć głośno: żądamy ustawy dotyczącej 11 lipca jako Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armią. Szanowni Państwo, kresowianie 70 lat czekają na upamiętnienie. Myśleliśmy, że zmiana w naszym kraju wyzwoli trochę kresowego patriotyzmu. Niestety okazało się, że kolejny Sejm niestety nie chce przyjąć żadnej, już nie mówiąc o ustawie, ale nawet uchwały. My przyszliśmy tutaj żądać, my musimy wstać z kolan i powiedzieć: dość, panowie parlamentarzyści. Myśmy was wybrali i my od was oczekujemy tego, o czym tutaj mówimy. Chciałbym bardzo gorąco powitać wszystkich tutaj obecnych, a szczególnie parlamentarzystów, którzy są z nami. Widzę, że cały klub Kukiz 15 stawił się tutaj, a my musimy poprzeć ten projekt ustawy i wam, panie Pawle, i całemu klubowi serdecznie dziękujemy.
Proszę Państwa, jest tutaj również pan poseł niezależny Robert Winnicki. Również dziękujemy panu, panie pośle, za to, co pan robi. 3 lipca, czyli w ostatnią niedzielę, odbył się w Częstochowie zjazd Kresowian na Jasnej Górze. Proszę Państwa, i tam przyjechało tylko 2 posłów. Nie chcieli słuchać tego, co my mamy do powiedzenia. A dzisiaj, proszę Państwa, usłyszycie tutaj od wielu osób to, co mamy do powiedzenia. My wołamy głośno, żądamy ustawy, żądamy uznania ludobójstwa jako ludobójstwa. Nie chcemy mówić o żadnych znamionach ludobójstwa, ale o ludobójstwie dokonanym na Kresowianach, na narodzie polskim. Proszę Państwa, wiele rzeczy tutaj można by było jeszcze powiedzieć, ale wiąże nasz czas, a wielu mówców chciałoby tutaj zabrać głos. W tej chwili oddam głos księdzu Małkowskiemu, żebyśmy pomodlili się o to, żeby parlamentarzyści w końcu zrozumieli Kresowian i uchwałę odpowiednią podjęli. Proszę Państwa, do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co ona zawsze wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Madę, będzie Polakami, dam przykład, bo na Madę jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, po szwedzkim Zaborze, dla księdzu Małkowskiemu i proszę o modlitwę. Przepraszam. Modlimy się o prawdę, pamięć i nadzieję i widzimy w znaku krzyża zwycięstwo. Zwycięstwo Chrystusa, zwycięstwo Matki Najświętszej i nasze obiecane przez Boga zwycięstwo. Oby to się w ojczyźnie i na Ukrainie stało. Modlimy się na przyjętej pamięci ofiary ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie najświeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie najświeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie najświeci. Na wieki wieku. Amen. Modlimy się o pojednanie w prawdzie polsko-ukraińskie. O Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, to wielko, naszymi prośbami, radzi gardzi potrzebami naszych, ale od wszelakich już przygód, racz nas zawsze wymawiać, Panno Przelewina i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, orędowniczko nasza, orędowniczko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twoim nas polecaj, Twoim Synowi nas podaj. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodycze i nadzieje nasze, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jedność i płacząc za to wespolowe, za to ratownictwo nasza, one miłosierna, o tym Twoje na nas wróci, Jezusa, błogosławiony owoc złota Twojego, po tym wygnaniu nam pokaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka, Panna Maryjo. Módlmy się w intencji tych, którzy przeżyli zbrodni ludobójstwa, którzy dają świadectwo o prawdzie. Wspomnij o najdogodliwsza Panno Maryjo, już od wieków niesłyszana, by ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twojej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę proszę, miał być przez Ciebie opuszczony. Tąfnością ożywioną Panną, Panami, Matko Jezusa Chrystusa, biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, staję przed Tobą. Jako grzeszny człowiek, wąc i wzdychając, niech Cię Matko słowa gardzi swoimi słowami, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Odmówmy dwa proste egzorcyzmy w intencji tych polityków, przywódców, a także duchownych na Ukrainie, którzy dalej trwają w kłamstwie. Módlmy się również o nawrócenie tych polskich polityków, którzy nie chcą prawdy, którzy swoją politykę chcą w sprawie ludobójstwa na Kresach budować na kłamstwie, licząc na fałszywe pojednanie, które nie może mieć wymiaru tylko gry politycznej. Musi mieć wymiar duchowy, moralny, religijny, Boży. Potężna niebios królowa i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie Cię prosimy, rozkaż chórcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. O Bogu Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas było dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do piekła. Amen. Niech się tak stanie. Stanie się tak dzięki Chrystusowi Matce Najświętszej przy naszym współudziale, a wymiarem tego współudziału jest udział w dzisiejszej modlitwie i manifestacji. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę o zabranie głosu, no chyba największego kresowianina, człowieka, który najbardziej pilnuje sprawy Kresu, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Czcigodny księże Stanisławie, szanowni państwo, dla mnie jako kapelana Solidarności, ksiądz Stanisław też był kapelanem Solidarności, jest rzeczą bardzo bolesną, że w 27 roku wolnej Rzeczypospolitej musimy tutaj przed Sejmem się zbierać, a zbieramy się nie dlatego, że chcemy pieniędzy, że chcemy przywilejów dla siebie, ale dlatego, żeby polski Sejm wybrany naszymi głosami zgodnie z obietnicami wyborczymi powiedział prawdę o ludobójstwie, które dokonano na naszych rodzicach, dziadkach, sąsiadach i przyjaciołach.
Jeżeli III Rzeczpospolita miała odwagę powiedzieć prawdę o zbrodni katyńskiej, która też była ludobójstwem, którą dokonali Rosjanie, i upomina się o to, o prawdę o niemieckich obozach koncentracyjnych, które też były miejscem ludobójstwa, to jest rzeczą niezrozumiałą, że partia, która doszła do władzy pod sztandarami obrony prawdy historycznej i składała konkretne deklaracje, i składał te deklaracje pan prezydent Andrzej Duda, że ci ludzie dzisiaj odrzucają tą prawdę. To nie jest niewiedza. Oni doskonale wiedzą, co się stało w czasie ludobójstwa. Neobanderowcy to są! Oni to robią dla konkretnych geszeftów politycznych. Również obrzydliwą rzeczą jest to, że tydzień temu w Truskawcu, przypomnę, to jest miejsce, gdzie banderowcy zabili polskiego posła Tadeusza Hołówkę. 85 lat temu zastrzelili go. Że w tym miejscu, na miejscu upamiętnionym jego krwią, marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński, dobija targu politycznego swojego geszeftu. Z kim? Z przewodniczącym parlamentu ukraińskiego Andrijem Parubijem i synem bandyty i ludobójcy Romana Szuchewicza, Jurijem Szuchewiczem, który jest deputowany. I co oni tam ustalili? Że przed szczytem NATO nie zostanie powiedziana prawda o ludobójstwie. I pan Marek Kuchciński ten handel dokonał. Powinien podać się do dymisji. Zdrajca! Proszę państwa, trzeba też powiedzieć, że nie wolno kłamać. Jest takie przykazanie ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Nie wolno kłamać, że to była wojna bratobójcza, że walczyły oddziały AK z UPA, że to był efekt konfliktu, to było ludobójstwo. Tak jak tutaj w Warszawie, gdy likwidowano getto warszawskie, zginęło 500 000 Żydów w ludobójstwie, to oni się bronili, zabili kilku SS-manów. I czy to była wojna żydowsko-niemiecka, czy to można powiedzieć, że to było bratobójstwo niemieckie, żydowskie? Więc nie można tak kłamać. Są jeszcze dwie rzeczy, które dotknę. 11 lipca jest datą świętą. To jest dzień napadu. Dzień napadu sotni UPA wspieranych przez okoliczną ludność ukraińską na 100 polskich wiosek. A wybrano niedzielę, bo wiedziano, że Polacy pójdą do kościołów. I tam mordowano ludzi w kościołach w czasie mszy świętej. Wielu kapłanów zarąbano siekierami przy ołtarzu, a księdza Karola Barana przecięto piłą na pół, tak księdza Ludwika Wrodarczyka. I dzisiaj również Episkopat Polski ma obowiązek pamiętać o tych męczennikach, tak jak pamięta o Maksymilianie Kolbe i wielu innych, i księdzu Jerzym Popiełuszkim, który był przyjacielem księdza Stanisława. Bo jest w niebie. Nie wolno dzielić na lepsze ofiary i gorsze ofiary. I kiedy Episkopat Polski 50 lat temu wysyłał list do Niemców, wybaczamy i prosimy wybaczenie, dopisał do Niemców, którzy się oddzieli od narodowego socjalizmu. Dzisiaj nie ma pomników Hitlera i Heinricha Himmlera, SS-manów, gestapowców na ziemi niemieckiej. Nie ma także gloryfikacji. A na stronie ukraińskiej stawia się pomniki nie ofiarom, nie pomordowanym Polakom i Żydom, ale bandytom, ludobójcom. I dlatego słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie nie mają sensu,
jeżeli oprawcy dalej tkwią nie tylko w kłamstwie, ale w gloryfikacji ludobójców. I niech wzorem będzie dla nas... I wzorem niech dla nas będzie i nasz Ojciec Święty Jan Paweł II i papież Franciszek, którzy jadąc do Armenii powiedzieli prawdę o ludobójstwie Ormian. Oni nie kłamali, nie nazywali tego bratobójstwem, wojną ormiańsko-turecką. Więc jeżeli papieże mieli odwagę powiedzieć, to ja się dziwię, że pan Jarosław Kaczyński nie ma tej odwagi. Zdrajca! Ostatnią rzecz, którą proszono mnie, żebym powiedział. My tu jesteśmy ponad podziałami politycznymi. To nieważne, kto ma jakie poglądy, kto na kogo głosował, jakiego jest wyznania, czy jest wierzący, czy nie. Co nas łączy? Pamięć o naszych rodzinach, które tam zostały wymordowane. A co dzisiaj niestety próbuje środowisko związane z panem Jarosławem Kaczyńskim, przykro mi to mówić, z panem prezydentem Andrzejem Dudą mówić, że jesteśmy ruscy agenci, trolle, że jesteśmy antypolacy. To wstyd, że ci ludzie nas obrażają. Niech pan Jarosław Kaczyński przeprosi w imieniu tych wszystkich oszczerców swoich podkomendnych za te oszczerstwa. Nikt z nas nie czuje się gorszym, że nasz krewny zginął nie w tragedii smoleńskiej, czy w Katyniu, czy w Kalauszcie, ale że został przecięty piłą na pół na Wołyniu. Krew Polaków nie wolno dzielić. Zdajemy sobie sprawę, że jutrzejszy szczyt NATO to będzie sprzedanie de facto pamięci o Kresach Wschodnich. Ale to naród jest suwerenem, naród wybiera i naród będzie decydował. Dlatego zachęcam wszystkich, aby dzień 11 lipca, w którym nie będzie święta państwowego. Moim zdaniem żaden urzędnik nie pójdzie na groby pomordowanych, bo mu nie wolno będzie. Ale my pójdziemy, zapalimy znicze, wystawimy flagi w swoich domach i to będzie wyraz, że jesteśmy ponad kłamstwem i deprawacją. Brawo! Dziękujemy bardzo księdzu Tadeuszowi. Proszę o zabranie głosu szefa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, zgromadzeni bracia i siostry kresowianie, jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ nie ma naszej zgody na kłamstwo, ale dzisiaj możemy powiedzieć to też jasno, nie ma naszej zgody na zdradę. Na zdradę sprawy kresowej, której dokonują elity okrągłostołowe od 27 lat. Bardzo się cieszę, że są dzisiaj z nami tak naprawdę posłowie wszystkich klubów w parlamencie. Trzeba oddać szacunek wszystkim, którzy tutaj dzisiaj są. I Kukiz, i pojedynczy z PiS-u, i z Nowoczesnej, i z PSL-u reprezentacja. To dobrze, że są tutaj dzisiaj z nami wszyscy, ale muszę powiedzieć o jednej sprawie. Zaapelowałem o przerwę. Godzinę temu wyszedłem na mównicę i powiedziałem, by przerwać obrady, odroczyć obrady, by wszyscy posłowie mogli wyjść tutaj i powiedzieć, dlaczego nie ma ustawy o ludobójstwie w polskim Sejmie. I niestety ten wniosek został przegłosowany ponad 300 głosami i PiS z Platformą głosowały ramię w ramię przeciwko odroczeniu, przeciwko temu, żeby posłowie tutaj wyszli i razem z Państwem, razem z nami wszystkimi kresowianami. Szanowni Państwo, krótko i konkretnie, o co walczymy? Walczymy jako kresowianie, jako organizacje patriotyczne, jako organizacje narodowe. Walczymy o ustawę, nie o uchwałę. Ta może być, może i nie być, ale o ustawę przede wszystkim. Ustawę, która w tytule, w treści i w uzasadnieniu będzie mówiła o ludobójstwie dokonanym przez OUN, UPA na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Walczymy o to, żeby ta ustawa dotyczyła 11 lipca. I teraz proszę dobrze mnie słuchać, bo to jest falsyfikacja fałszu, które PiS powtarza.
żeby nie robić 11 lipca świętem, tylko zrobić wszystko w dnia 17 września jako jedno święto męczeństwa kresowian. Proszę Państwa, kłamstwo, fałsz i obłuda. Dlaczego? W Sejmie w tej chwili są dwa projekty ustaw. Jeden poświęcony ludobójstwu, stricte, 11 lipca, i drugi projekt ustawy dotyczący męczeństwa kresowian 17 września. Nie ma żadnego problemu, żeby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił i 11 lipca, i 17 września. I tak trzeba zrobić. Mówią nam, że jak uchwalimy upamiętnienie ludobójstwa na 11 lipca, to już 17 września się zdezaktualizuje. Co za bzdura! To tak jakby powiedzieć, że jak 1 sierpnia obchodzimy rozpoczęcie wybuchu Powstania Warszawskiego, to nie możemy świętować jego zakończenia. To jest absurdalne. To jest po prostu nieprawda. I nie przyjmujmy tego argumentu. To jest fałszywy pisowski argument. Szanowni Państwo, o co też walczymy? Walczymy o to, żeby banderyzm, symbolika banderowska, odwoływanie się do tej tradycji, do tej ideologii i kłamanie na temat ludobójstwa, żeby to było przestępstwo, żeby było ścigane z mocy prawa. A jeśli będzie ścigane z mocy prawa, to takie wypowiedzi jak wczorajsza pana marszałka Terleckiego, taka wypowiedź, która jest niczym innym jak kłamstwo wołyńskie. Musimy popularyzować to określenie. Kłamstwo wołyńskie jest kłamstwo oświęcimskie, tak samo ma być kłamstwo wołyńskie. Wczorajsza wypowiedź pana marszałka Terleckiego o tym, że w latach 40. w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu miało miejsce bratobójcza wojna, jest to wypowiedź, która powinna być ścigana z mocy prawa polskiego. Jako fałszerstwo historyczne. To jest dokładnie tak, jakby powiedzieć rodzinom ofiar z warszawskiej Woli, którzy zostali wymordowani przez Niemców, że tam była na Woli bratobójcza wojna polsko-niemiecka. To tak jakby to porównać. To jest tak horrendalne, tak plugawe, tak zakłamane, że nie można tego inaczej określić jak zdrada. Po prostu, panowie z PiS-u, jesteście zdrajcami sprawy kresowej. Zdrada! 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 Chciałem powiedzieć bardzo jasno, że my tej sprawy nie odpuścimy na każdym poziomie. Nie tylko jako ruch narodowy na poziomie parlamentarnym, gdzie będziemy wspierali wszystkie dobre inicjatywy i będziemy inicjowali, ale musimy zacząć brać sprawy w swoje ręce. I Młodzież Narodowa, Młodzież Wszechpolska, ONR, Ruch Narodowy, bierzemy sprawy w swoje ręce. W Przemyślu, w Rzeszowie nie będzie promocji banderyzmu na polskich ulicach. Obłędna polityka pisowska doprowadzi do tego, że tak, my, patrioci, kresowianie, narodowcy, będziemy musieli na ulicy reagować na propagandę banderowską i będziemy to w Polsce, w całej Polsce robić. Żeby była jasność i żeby było wiadomo, kto jest temu winny. Rząd, który prowadzi obłędną politykę. Kaczor! Szanowni Państwo, ostatnia rzecz, ostatni mit, który trzeba bardzo mocno obalić. Mit o tym, że to, co robią wszystkie ekipy po 89 i ta niestety również też, że to jest budowa dobrych relacji Polski z Ukrainą na przyszłość. Bzdura, kłamstwo do kwadratu. Proszę Państwa, rozkwit kultu ludobójczych formacji, rozkwit kultu banderowskiego na Ukrainie. Czemu to towarzyszy w Polsce? W Polsce towarzyszy to, że my odkłamujemy historię, że my przywracamy pamięć o kresach wschodnich, że my przywracamy pamięć o Lwowie, o Wilnie, ale również przywracamy pamięć o ludobójstwie. Te dwa rozwijające się procesy doprowadzą do tego i doprowadzą do takiego momentu, że będzie w Warszawie taki rząd, niezależnie od tego, jaki by on nie był proweniencji, że rozwój banderyzmu na Ukrainie będzie musiał być mocno napiętnowany przez polski rząd. I wtedy co Ukraińcy powiedzą? Wtedy powiedzą, a gdzie wyście byli te całe lata? Dlaczego wreszcie nie reagowali? I będą mieli rację. Gdzie były polskie władze? Gdzie były polskie konsulaty, ambasady? Proszę Państwa, obłędna polityka rządzących prowadzi do przyszłego trzęsienia w relacjach polsko-ukraińskich. Trzeba to bardzo jasno, mocno podkreślić. Prowadzi do trzęsienia ziemi, kieruje naszą politykę na
górę lodową. Jak Titanic z górą lodową, tak zderzy się Ukraina z Polską. Przez tą obłędną politykę, którą między innymi PiS prowadzi. I to jest również zdrada polskich interesów narodowych. Szanowni Państwo, kończąc, proszę o aktywność tutaj, o aktywność w biurach poselskich. Chodźcie do biur poselskich PiS-owców. Nie przyjmujcie ich tłumaczeń, mówcie jasno, czego chcecie. Ustawy z treścią, z tytułem i w uzasadnieniu z ludobójstwem. Mówcie, do czego dążymy. I również przeciwstawiajcie się. Przeciwstawiajcie się propagandzie banderowskiej. Wszędzie tam, gdzie propaganda banderowska będzie próbowała na polskich ulicach zaistnieć, tam będą narodowcy. I bądźcie razem z nami. Czołem Wielkiej Polsce! Dziękujemy panu posłowi Robertowi Winnickiemu. Za chwilę zabierze głos osoba, która pilotowała ustawę z ramienia klubu Kukiz 15. Zapraszam na tutaj podest pana posła Wojciecha Bakuna. Serdecznie witam. Jeżeli jest, bo nie widzę jeszcze, pan senator Żaryn, który miał przemawiać, to zapraszam pana senatora w następnej kolejności, a także ze stowarzyszeń kresowych pana prezesa Jana Skalskiego, a także panią Janinę Kalinowską z Zamościa. Jeżeli jesteście tutaj, to podejdźcie tutaj do samochodu. Witam wszystkich serdecznie. Witam i dziękuję za to, że tu jesteście. Dziękuję za to wsparcie, bo tak naprawdę ten projekt, który myśmy złożyli jako Klub Poselski Kukiz 15, to nie jest nasz projekt, to jest wasz projekt. My nie zrobiliśmy tego dla siebie, jak nam się próbuje wmówić, zwłaszcza strona Prawa i Sprawiedliwości próbuje nam wmówić, że ten projekt był wyścigiem, że próbujemy coś na tym ugrać. Nie, proszę państwa, my po tym... Okej. My po tym, szanowni państwo, jak zobaczyliśmy projekt Prawa i Sprawiedliwości, nasz projekt był przygotowywany od stycznia, jak zobaczyliśmy projekt Prawa i Sprawiedliwości, kolejne znamiona ludobójstwa, kolejne wykręcanie faktów, kolejne zamiatanie sprawy pod dywan. Powiedzieliśmy, składamy nasz projekt nie po to, żeby ścigać się z Prawem i Sprawiedliwością, tylko po to, żeby wreszcie nazwać tą rzecz po imieniu i nazwać ją w formie ustawy. W zasadzie przede mną ksiądz Isakowicz genialnie opisał, co się działo na Wołyniu w latach 40. Ja może bardziej się skupię na tym, co się działo w polskim parlamencie przez ostatnie 3 miesiące. I w zasadzie mógłbym na tym zakończyć, bo nie działo się nic. Przez 3 miesiące od marca myśmy złożyli ten projekt, żeby mieć czas na dyskusję, mieć czas na konsultacje społeczne, mieć czas na to, żeby środowiska kresowe wypowiedziały się w sprawie tej ustawy. Nie zostało zwołane nawet jedno posiedzenie dotyczące procedowania tej ustawy. Jedno posiedzenie podkomisji, na której ktokolwiek pokazał naszą ustawę i środowiska kresowe, które brały udział w tej komisji, zaopiniowały bardzo pozytywnie jej kształt. Od tego czasu nie mieliśmy żadnego spotkania, nie pochyliliśmy się nad tym i oto 2 tygodnie temu pojawiają się 2 projekty uchwał nazywające rzecz po imieniu ludobójstwem, ale szanowni państwo, nie dajcie się oszukać. PiS dąży do tego, że albo dostaniecie ustawę, albo bez ludobójstwa, albo dostaniecie ludobójstwo, ale w uchwale, która tak naprawdę nic nie znaczy. I to jest ich prawdziwy cel. To jest kolejny sposób na to, żeby zamieść sprawę pod dywan, tylko w inny sposób. Dlatego dziękuję bardzo wszystkim, że jesteście tutaj, że walczymy wspólnie o godne upamiętnienie, o ustawę, o to, żeby święto 11 lipca, święto ludobójstwa, święto pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej było obchodzone godnie, było obchodzone z koniecznością wciągnięcia polskich flag na instytucje państwowe, żeby było obchodzone jako święto centralne ze złożeniem kwiatów, żeby wreszcie kresowiacy, żeby wreszcie potomkowie tych, którzy zginęli w czasie tych brutalnych wydarzeń, tych brutalnych mordów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej byli godnie upamiętnieni.
Nie chcę przedłużać, dlatego że jest bardzo wielu, wielu występujących, także jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o dalsze wsparcie. Dziękuję ślicznie. Zapraszam teraz pana Stanisława Srokowskiego, a bezpośrednio po panu Stanisławie Srokowskim głos zabierze pan senator Jan Żaryn. Proszę państwa, ja nie będę mówić tutaj w kontekście politycznym, ponieważ bardzo wiele głosów przede mną wyczerpało właściwie w zasadniczy sposób ten problem. Ja chciałbym powiedzieć o rzeczach trochę głębszych niż bieżąca polityka. Chciałbym powiedzieć trochę o losie ludzkim, o tym, jak biegną dzieje, że doprowadziły nas do tego momentu. Proszę państwa, na dobrą sprawę, w tej chwili my powinniśmy być we Lwowie, w Tarnopolu, w Stanisławowie, w Drohobyczu. To są nasze miasta, to jest nasza Polska, to jest nasza ziemia, to jest nasz kraj. On chwilowo znajduje się w innych, obcych rękach. Mam przekonanie, że my tam wrócimy. I to jest właśnie dramat, że zostaliśmy zdradzeni przez naszych niegdyś jak gdyby sojuszników, przez Anglików, Francuzów, Rosjan. Ale co jest jak gdyby taką istotą tego, że my dzisiaj się spotykamy tutaj właśnie, nie we Lwowie, nie w Stanisławowie. Istotą jest tragedia, jest wielki ból, jest wielkie cierpienie narodu polskiego, które miało miejsce właśnie na Kresach. My mówimy Wołyń. My powiadamy zbrodnia wołyńska. My mówimy ludobójstwo na Wołyniu. Proszę państwa, Wołyń to było jedno z wielu województw, na którym odbywały się te straszliwe dantejskie sceny, ten wielki przelew polskiej krwi. To był tylko jeden mały region. Natomiast zbrodnia kresowa, zbrodnia ludobójstwa zaczęła się dużo, dużo wcześniej. I o tym warto pamiętać. Początek tej zbrodni to jest wrzesień 1939 roku. A dokładniej mówiąc, 17 września, kiedy Sowieci wbijają nam nóż w plecy, w tym samym dniu drugi nóż w plecy wbijają nam Ukraińcy. 17 września odbywa się pierwszy masowy mord, który jest mordem ludobójczym. 17 września we wsi Sławentyn, w moim powiecie, zostaje wymordowana polska część wsi, bo to była ukraińsko-polska wieś. I takie charakterystyczne rzeczy, które tam się zdarzyły, później szły przez całe Kresy. Jakie to były rzeczy? Co tam się zdarzyło? Dam przykład. Zostaje wyciągnięta spod chrustu, gdzie się ukrywała nauczycielka. Mordercy, kilkudziesięciu drabów, zbirów, wciągają ją do mieszkania i przez całą noc gwałcą. A nad ranem mordują w wielkich mękach. Żona dyrektora szkoły w ciąży, w 9 miesiącu ciąży, żonę, brzuch tej kobiety przecinają bagnetami, nożami, wyjmują płód i na oczach całej wsi mordują to dziecko, dziecko jeszcze nienarodzone. Warto o tym wiedzieć. To są sprawy, które burzą w nas sumienie, które burzą w nas poczucie takiej ludzkiej, prawda, egzystencji. To się nie może zdarzyć, a to się zdarzyło. To jest straszny dramat. Dam państwu przykład z mojej wsi.
młody chłopak, student, Stasiu Rybicki, 18 lat, zostaje przywiązany w lesie do dwóch drzew. Przez całą noc znęcają się nad nim, wydłubują mu oczy, odcinają język, odrąbują genitalia, na głowę nakładają koronę, a potem topią go jeszcze w pobliskim Majorku, przywiązując kamień u szyi. Świadkowie, którzy obserwowali, którzy rekonstruowali te wydarzenia, mówili o takim dziwnym miejscu. Między dwoma drzewami był ten chłopak przywiązany sznurami i tak cierpiał, że gryzł raz w jedno drzewo, raz w drugie. Dwa drzewa były na wysokości ust pogryzione, tak jak zwierzę czasami, prawda, z wściekłości gryzie. To jest ból, proszę Państwa. Odcinali głowy i tymi głowami bawili się w piłkę. Odcinali głowy i wrzucali je do studni. Cieli piłami. Tych zbrodni było rodzajów zbrodni. Metod mordowania, technologii zbrodniczej było ponad 300 sposobów. To jest przerażający akt nie tyle ze zwierzęcenia, ile jakiegoś ubytku człowieczeństwa, prawda, jakiejś moralnej zagłady wewnątrz człowieka. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że pamięć nasza gaśnie. Dlatego, że państwo polskie o tym nie chce wiedzieć. Dlatego, że przedstawiciele państwa polskiego nie pozwalają młodym pokoleniom, żeby poznawały prawdę swojej historii, prawdę dziedzictwa narodowego, prawdę tego, co się zdarzyło przed wiekami. Jak my możemy się rozwijać jako naród, kiedy kolejne pokolenia są pozbawione wiedzy o tym, co było w przeszłości. Brak szacunku do historii, brak szacunku do dziedzictwa narodowego, brak szacunku do wartości narodowych. To jest przerażający stan w tej chwili, nasz stan moralny naszego narodu. Właściwie nie tyle narodu, bo w narodzie ten stan moralny jest, ale tej zwierzchniej warstwy, która ciągle oszukuje, tak jak tutaj mówili przede mną, okłamuje, manipuluje nas całymi latami. I to, proszę Państwa, co dla mnie jest niepojęte i co jest przerażające, to fakt, że rozwiązanie tego problemu, czy tych problemów, spycha się na następne pokolenia, że nie mają odwagi dzisiaj posłowie, senatorowie, prezydent, rząd, nie mają odwagi tego problemu rozwiązać teraz, obecnie. Tchórzliwie spychają na nasze dzieci, na naszych wnuków. I za lat 15, 10, 20 ten problem w jeszcze wyostrzonej skali pojawi się znowu i znowu będzie dramat, i znowu będzie ból, i znowu będzie cierpienie. Całą winę obecna klasa polityczna bierze na siebie, powinna brać na siebie. Kolejne, proszę Państwa, ekipy, które tutaj rządziły, były w tej materii były takie same. Podobnie się zachowały, podobnie reagowały, podobnie postępowały. Myślę, proszę Państwa, że to nasze pierwsze spotkanie pod Sejmem, ponieważ jest to pierwsze spotkanie kresowian, pierwsze od 70 lat, będzie znakiem, że jednoczymy się, że nie poddamy się, że stanowimy w Polsce potężną grupę. Jest nas 6 milionów kresowian w Polsce, 6 milionów potomków, którzy mogą wpływać na losy kraju. Będziemy się jednoczyć, będziemy mówić, będziemy opiewać naszą historię. I jeszcze jedno. Właściwie to tylko kresowianie przez te 70 lat nieśli wiedzę o kresach. Państwo polskie tego nie robiło. Kresowianie właściwie zachowali ciągłość, jak gdyby historyczną. Gdyby nie kresowianie, to dzisiaj prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy, co to jest Lwów, co to jest Stanisławów, co to są inne miasta. Dzięki temu, że jeszcze jest trochę tych kresowian, takich jak ja i wielu innych, to ta pamięć nie gaśnie. Chciałbym, żebyście Państwo
podziękowali w tej chwili tym kresowianom, którzy tę wiedzę przez długie lata niosą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Stanisławowi Srokowskiemu. Na podstawie książek pana Stanisława powstaje film Wołyń, który na początku października ma wejść na ekrany. Proszę państwa, żeby było wiadomo, w jakiej sprawie tu żeśmy się zebrali, wznieśmy kilka okrzyków. Sprawa kresowa! Sprawa narodowa! 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 Norymberga dla rezunów! Norymberga dla rezunów! Norymberga dla rezunów! Norymberga dla rezunów! Ludobójstwo pamiętamy, banderowcom żyć nie damy. Ludobójstwo pamiętamy, banderowcom żyć nie damy. Ludobójstwo pamiętamy, banderowcom żyć nie damy. Mamy bardzo dużo osób zapisanych do przemówień. Będziemy robili tak, że na przemian będą przemawiali przedstawiciele parlamentu oraz działacze kresowi i społeczni spoza parlamentu. Później przeczytamy za jakieś 20 minut petycję, list otwarty kresowiaków do posłów Rzeczpospolitej Polskiej, który za chwilę delegacja, którą przeczytam za jakiś czas, zaniesie do Sejmu, do wszystkich klubów parlamentarnych. A teraz proszę na mównicę pana senatora Jana Żaryna wraz z kolegami senatorami, czterech senatorów. Przemawiać będzie pan senator Robert Gaweł i oczywiście pan senator Jan Żaryn. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, jesteśmy tutaj jako senatorowie. Żeby się nie sprzężało. Dobrze, już nie sprzęża się. Otóż jesteśmy tutaj oczywiście jako parlamentarzyści i za chwilę się do tego faktu odniosę, ale także, jak państwo pewnie wiedzą, jestem historykiem i pozostaję historykiem, niezależnie od tego, jaką funkcję w tej chwili sprawuję. I jako historyk chcę państwa zapewnić, że nie mamy jako środowisko historyczne, to, które zna historię XX wieku w Polsce, nie mamy cienia wątpliwości, że na Kresach południowo-wschodnich odbył się Holokaust. To znaczy Polacy zostali tam wymordowani przez nacjonalistów ukraińskich tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami, że byli etnicznie zakwalifikowani przez OUN-UPA, nacjonalistów ukraińskich, jako przedstawiciele narodu, których to przedstawicieli należy wyczyścić z terenów Kresów południowo-wschodnich, korzystając z faktu, że istnieje okupant niemiecki, który daje szansę, że ta zbrodnia ludobójcza będzie bezkarnie przeprowadzona. Taka jest historia i taki jest kontekst. Te ponad, być może jeszcze więcej niż 160 tysięcy ofiar bestialsko wymordowanych, to ofiary, które miały i mają jeszcze do dziś swoje rodziny. Otóż w perspektywie tych 20 paru lat już III Rzeczpospolitej widać bardzo wyraźnie, jak powoli, ale coraz bliżej jesteśmy tego dnia, żeby wszyscy Polacy mogli powiedzieć: tak, my wszyscy, wspólnota narodowa, jesteśmy kresowiakami. Tak samo. Tak samo jak dziś, a proszę sobie przypomnieć, jak to było nie tylko w PRL-u, ale jeszcze w pierwszych latach 90. wolnej Polski i niepodległej, a dzisiaj już nie ma wątpliwości, że wszyscy jesteśmy rodzinami katyńskimi. Tak to jest ze wspólnotą narodową, która się wydobywa z czasów totalitaryzmu i kłamstwa. Myśmy w PRL-u żyli w kłamstwie. Powoli z tego kłamstwa się wydobywamy
i powoli zaczynamy wiedzieć coraz więcej na temat Wołynia, na temat Kresów Południowo-Wschodnich, na temat postawy wspaniałej kapłanów rzymskokatolickich, którzy tam byli bestialsko mordowani. Tam na Kresach Południowo-Wschodnich mordowani polscy chłopi, mieszkańcy tamtych ziem. Także coraz więcej wiemy na przykład o tym, że także, i to też pamiętajmy, wśród Ukraińców znajdowali się ci, którzy podejmowali heroiczną decyzję, że nie będą uczestniczyć w tych mordach. Stali się sprawiedliwymi. Sprawiedliwymi, których chcemy dzisiaj uhonorować. I dlaczego o tym dzisiaj trzeba mówić? I dlaczego o tym trzeba dzisiaj mówić? Ano dlatego, że właśnie wspominając tamte ofiary ludobójstwa, tamte ofiary Holokaustu i wspominając tych, którzy spośród narodu ukraińskiego nie wpisali się w tą haniebną zbrodnię, dajemy dzisiaj jako wspólnota narodowa wyraźne hasło. Porozumienie z narodem ukraińskim? Tak. Porozumienie z banderowcami? Nie. A zatem porozumienie ze sprawiedliwymi Ukraińcami. To jest ta grupa narodu ukraińskiego, która nie zdradziła Ukraińców, tylko była wiernymi synami ukraińskiej ziemi. To tamci sprawiedliwi, którzy ratowali Polaków przed rzezią ludobójczą idącą ze strony ich pobratymców. I dzisiaj też trzeba o tym głośno powiedzieć. Ale przede wszystkim trzeba głośno mówić o tym, że wspólnota narodowa, Polska, nie może istnieć, jeżeli nie będzie pamiętać i honorować polskie ofiary na Kresach Południowo-Wschodnich. I dlatego dziś, tak jak tutaj stoimy, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, przynosimy Państwu informację, że dziś zostanie podjęta uchwała przez Senat Rzeczpospolitej, uchwała upamiętniająca ofiary ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich. Się odniosę. Już się zrozumiałem. Tak, wystarczyło dwa razy. Ja jestem głupi, ale nie aż tak. Proszę Państwa, powtarzam. Senat Rzeczpospolitej zgodnie z prawem, bo żyjemy w państwie praworządnym, choć niektórzy twierdzą, że podobno brakuje u nas demokracji. Otóż państwo polskie, reprezentowane w tym przypadku przez Senat Rzeczpospolitej, może podejmować uchwały. Taki jest system. Natomiast w tejże uchwale, cicho tam, w tejże uchwale zawieramy akapit, w którym piszemy: Senat Rzeczpospolitej apeluje do Sejmu Rzeczpospolitej o ustanowienie 11 lipca Dniem Narodowym Dniem Pamięci o ludobójstwie Kresowian na Kresach Południowo-Wschodnich. Tyle może zrobić Senat RP i tyle zrobi. A Sejm Rzeczpospolitej, miejmy nadzieję, że dzięki temu, że jest na szczęście zdominowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, będzie w stanie, idąc śladem Senatu RP, podjąć nasz apel i dokonać to, czego powinien dokonać, bo taki był, jest i będzie program Prawa i Sprawiedliwości. Historia, prawdziwa historia jest fundamentem relacji międzynarodowych na dziś, a nie kłamstwo historyczne. Taka jest jednoznaczna wymowa naszej uchwały, którą podejmujemy w Senacie Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Lekarz potrzebny, bardzo przepraszam, czy ktoś jest lekarzem tutaj spośród zgromadzonych? Bardzo wielka prośba o pomoc po lewej stronie. Zabierze głos jeszcze jeden senator Rzeczpospolitej, pan Robert Gaweł, oddaje mu mikrofon. Szanowni Państwo, 11 lipca 1943 roku z miejscowości Witoldówka, niedaleko Porycka, uciekała moja mama.
całą rodziną. Niestety nie wszyscy zdołali uciec. I ta cała historia przez moje dorosłe życie bardzo mocno uderza do mojej świadomości. Myślę, że nadszedł czas po 27 latach, żeby historia była podawana Polakom zgodnie z prawdą. Ponieważ jeżeli będziemy fałszować historię, to będziemy także uprawiać fałszywą politykę. Naszym zadaniem dzisiaj jest to, żeby złożyć hołd wszystkim Polakom i żeby Rzeczpospolita upomniała się o swoich synów. My nie chcemy wcale upokarzać Ukraińców dzisiaj, ale nie możemy się godzić na to, żeby zbrodniarzy pokazywali jako ich bohaterów narodowych. Musi być głośny sygnał. W Rzeczypospolitej nie będzie na to zgody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom senatorom. Proszę państwa, kolejne przemówienia. Zapraszam tutaj na naszą trybunę pana posła Kornela Morawieckiego, marszałka seniora. Za chwilę będzie przemawiał pan poseł Sylwester Chruszcz, a po nim za głos zabierze Grzegorz Braun. Sprawa kresowa to nie tylko sprawa narodowa, to nie tylko sprawa naszego narodu, to również sprawa narodu europejskiego, to również sprawa ukraińska. Sprawa Ukraińców, bo zło zawsze oświetla, a zło gloryfikowane oświetla absolutnie. Wzywamy naszych braci Ukraińców, żeby przejrzeli na oczy, żeby zło nazwali po imieniu, żeby na gloryfikację zbrodni nie godzić się pod żadnym warunkiem. Nas, Polaków, nas, Ukraińców, nas, Europejczyków, wyzwolić może tylko prawda. O tą prawdę proszę, wzywam nie tylko Ukraińców, ale Polaków, którzy są z nami, są w Sejmie, którzy z nami rządzą, żeby tą prawdę ogłosili Polakom, światu i Ukraińcom, żeby żądali prawdy. Prawda nas wyzwoli. Nadia Sawczenko wam powie prawdę. Dziękuję bardzo marszałkowi seniorowi. Zapraszam posła Sylwestra Chruszcza, który jest jednym z potomków kresowian. Proszę państwa, czy jest wśród nas, bo miała przyjechać ze Lwowa, Marysia Pysz. Marysiu, jeżeli jesteś, bo ciebie nie widzę, mam nadzieję, że zostałaś wypuszczona przez służby ukraińskie po swoich ostatnich przemówieniach na Jasnej Górze. Jeżeli nie, no to będziemy się o ciebie upominać. Jeżeli jesteś, to zapraszam do zabrania głosu. A także te osoby, które wymieniałem, nie wiem, czy są, pan prezes Jan Skalski, pani Kalinowska z Zamościa. I proszę podejść tutaj i zaraz państwa dopuszczę do głosu jako kolejnych mówców. Proszę bardzo, Sylwester. Dziękuję. Słuchajcie, kresowianie zawsze byli weseli, zawsze byli uśmiechnięci. To nas cechowało. I co? My w 89 roku, właśnie ci ówni kresowianie, nasi potomkowie, my ze Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, wierzyliśmy, że wszystkie białe plamy będą już zlikwidowane. Jak ten Katyn, jak powstanie warszawskie i inne rzeczy. A minęło 27 lat wolności i dalej mamy białą plamę Wołynia. Tylko tak jak dzisiaj było powiedziane, powiedzmy w naszych polskich domach, w naszych kresowych domach, że to już jest kłamstwo wołyńskie, do historii przejdzie to, co tutaj się dzieje pod hasłem kłamstwo wołyńskie. I żeby nie przedłużać, bo wiele dobrych rzeczy było powiedziane. My jako młode pokolenie Polaków, to trzecie pokolenie potomków kresowian i kolejne pokolenia. Zapewniamy, że ta hydra banderowska zostanie wypleniona, że tej hydrze banderowskiej zostanie ukręcony łeb. Bo czemu jestem tego pewien? Bo legenda Kresów się odrodziła. Wolni Polacy marzą o wolnym Lwowie. My pamiętamy o Stanisławowie, my chcemy tych polskich ziem, my pamiętamy o tym. Dlatego wiem, że doczekamy się prawdy o Wołyniu, wiem,
że nasi przodkowie, tam, którzy leżą w naszych polskich, w naszej polskiej ziemi, i groby będą kiedyś poświęcone. Dziękuję. Dziękuję bardzo posłowi Kukiz 15 i członkowi Stowarzyszenia Endecja Sylwestrowi Chruszczowi. Proszę Państwa, za chwilę głos zabierze Grzegorz Braun. Ja przeczytam teraz skład delegacji, która idzie do Sejmu, do marszałka Kuchcińskiego oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Osoby wyczytane, proszę tutaj po... Patrząc od Państwa strony, po prawej stronie platformy się tutaj ustawić. Będzie tam pan prezes Listowski oraz pan poseł Bakun i z nimi udacie się do parlamentu. Czyli zapraszam następujące osoby. Oczywiście pan prezes Witold Listowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, pan Stanisław Srokowski, pan profesor Leszek Jazownik, pan prezes Jan Skalski, pan doktor Krzysztof Kopociński, pani Ewa Siemaszko, pani Janina Kalinowska, pan Szczepan Siekierka oraz pani Małgorzata Gośniowska-Kola. Te osoby, bardzo proszę tutaj ustawić się, są zgłoszone, przepustki na was czekają, udacie się razem z posłem Bakunem do Sejmu. Proszę bardzo, Grzegorz Braun. Szczęść Boże. Czołem Wielkiej Polsce Katolickiej. Czołem. Trzy kwestie. Przemówienia, głosy moich nadzwyczajnych poprzedników. Temat w znacznej mierze zmonografizowały. Trzy kwestie ode mnie. Pierwsza rzecz. My jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. My, polscy państwowcy, myślę, że część, może znaczna z Państwa, zetknęła się z wyrazami pretensji o to, że się tutaj wybieracie. Że zetknęliście się, tak jak i ja, z podejrzliwością, że to jakaś dywersja, że oto wielkie sprawy wagi państwowej i ogólnogalaktycznej rozstrzygają się w Warszawie, a my tutaj zamierzamy szumieć w jakichś sprawach zamierzchłych. To jest trudna sytuacja dla polskiego patrioty i państwowca. Więc, jak i w innych sprawach, my musimy wytrzymać i balansować w pewnej równowadze. Z jednej strony nie wolno nam dopuścić do tego, żeby nam zagranica po raz kolejny meblowała parlament i wymieniała rząd. Nie wolno nam dopuścić do tego, żeby pod załganymi hasłami obrony demokracji, żeby po raz kolejny następowała interwencja zewnętrzna na polskiej scenie politycznej. Ale z drugiej strony, nam nie wolno dopuścić do tego, żeby ten nowy układ władzy, układ warszawski po dobrej zmianie, żeby wystąpił w charakterze żyranta cudzych roszczeń i uroszczeń wobec Polaków, zarówno na gruncie polityki historycznej, jak i jakiejkolwiek innej polityki. Nam nie wolno dopuścić do tego, żeby ci, którzy dzisiaj stoją na narodu czele, transmitowali na naród polski cudze kłamstwa, żeby od nas egzekwowali przemilczenie. Żeby to skonkretyzować, proszę Państwa, jakie napięcie tragiczne się rysuje między tymi hałdami frazesu, kłamstwa, które na nas wysypali ci, którzy występują w charakterze polskich mężów i rząd stanu. W ostatnich dniach, 4 lipca, w rocznicę prowokacji kieleckiej, te kłamstwa powtórzone za oszustami tymi, którzy usiłują dokonać wyłudzenia rozbójniczego na narodzie polskim, przyjęcie tej zakłamanej wersji historii przez najwyższych urzędników państwowych, to z jednej strony, a z drugiej strony bierny opór wobec tego żądania, które stawia naród w imieniu pomordowanych, żądania wcale nie nadzwyczajnego, po prostu tego, żeby coś było zapisane, nazwane po imieniu,
i żeby to było w kalendarzu polskiego życia publicznego ustawowo zapisane. To nie jest wygórowane żądanie. Nie może nikt z zewnątrz Polakom dyktować tego, jakie mają być granice ich żałoby, jakie formy i jaką ostrość ma przybierać pamięć historyczna Polaków. Na to nie wolno nam się zgodzić. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, proszę Państwa, rachunki za tę zbrodnię, którą nazywamy wołyńską. Chociaż, jak wiadomo, tak samo ona wołyńska, jak zbrodnia katyńska, popełniana w tylu niezliczonych, ciągle do dzisiaj jeszcze nieodkrytych miejscach. Ale nazywamy ją wołyńską i niech tak będzie. Kłamstwo wołyńskie to bardzo dobra propozycja, tutaj dzisiaj parę razy podniesiona. Otóż rachunki za zbrodnię wołyńską, proszę Państwa, nie tylko do Kijowa należy kierować, ktokolwiek będzie tam rządził, ale także do Berlina, bo to była jurysdykcja państwa niemieckiego, które ma ciągłość, ale także do Moskwy, która patronowała eskalacji bestialstwa na tak zwanym froncie wschodnim. I to są do dziś jeszcze nieprzebadane fakty historyczne, ale trzeba domagać się w imię prawdy historycznej otwarcia tamtych archiwów. Prawda o sowieckich oddziałach pozorowanych, o prowokacjach prowadzonych przez NKWD i inne organizacje państwa sowieckiego, to wszystko należy do historii, do pełnego obrazu zbrodni wołyńskiej. I trzeci adres, pod który rachunki za rzeź wołyńską trzeba kierować, to jest Londyn, proszę Państwa. Londyn, który tradycyjnie do swojej racji stanu zaliczał od setek lat podpalanie Europy Środkowej. Nie jest to miejsce, nie ma czasu na tłumaczenie tego od pieca, ale proszę Państwa, od Chmielniczczyzny przez wieki następne i dzisiaj cóż robią Brytyjczycy? Zbroją i szkolą Ukraińców. Nie wiem, co ten potencjał będzie oznaczał i na kogo zostanie, nie daj Boże, przekierowany. To zatem była druga kwestia. Kijów, owszem, ale także Berlin, Moskwa, Londyn. I trzecia kwestia ostatnia. Proszę Państwa, prowokacja. Pachnie prowokacją. Ta sprawa jest wymarzonym, idealnym punktem zaczepienia dla prowokatorów. I ja myślę, że ten temat już jest grzany od poprzedniego sezonu politycznego i myślę, że będzie grzany coraz bardziej z każdym nadchodzącym miesiącem. I nie wolno nam dopuścić do tego, żebyśmy zostali wkręceni po raz kolejny w jakąś sytuację, która potem w telewizjach ruskich, pruskich, francuskich, amerykańskich, żydowskich będzie pokazywana tak jak jakieś doniesienia z Bośni, że to ci dzicy ludzie w Europie Środkowej, prawda, nie mogą dojść do ładu sami ze sobą, więc trzeba starszych i mądrzejszych, żeby nimi zarządzili. Do tego nie wolno nam dopuścić, a więc upominajmy się o tę prawdę bez kompromisów. Żadnemu polskiemu politykowi, żadnemu mężowi, żonie stanu nikt nie dał prawa do tego, żeby używali pamięci historycznej jako waluty w jakichkolwiek politycznych transakcjach. Nie wolno tej pamięci wyprzedawać, a jednocześnie obyśmy się z boską pomocą i opieką Najświętszej Marii Panny, obyśmy się nie znaleźli w ogniu wokół cyklonu jakiejś kolejnej prowokacji, która da asumpt, da pretekst do tego, żebyśmy zostali po raz kolejny objęci zewnętrzną kuratelą. Te sprawy mamy rozwiązywać tutaj sami, po swojemu. No i czas skończyć z tym, że polska władza, prezydent, premier, większość parlamentarna występują w charakterze guwernantek, które narodowi polskiemu będą wyznaczały granice tego, jak mają wspominać, co mają pamiętać i jak mają celebrować tę pamięć. Dziękuję za głos. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo Grzegorzowi Braunowi za przemówienie. Proszę Państwa,
Proszę Państwa, szukamy jeszcze pani Janiny Kalinowskiej, bo delegacja rusza do pani. Ale proszę iść tam do Sejmu i później poprosimy panią. Proszę Państwa, teraz przemawiać będzie pan profesor Jerzy Robert Nowak, a po nim dr Krzysztof Kawęcki. Zapraszam na mównicę. Sanocki milcz, prowokatorze! Hańba polskiego Sejmu! Proszę Państwa, nie spierajmy się tu, jesteśmy wszyscy po to, aby jednolicie uczcić pamięć paruset tysięcy Polaków i Polek zamordowanych tak okrutnie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Już tu wiele mówiono, jaką szkodą dla Polski jest, że przez 27 lat nie zadbano o odpowiednie uczczenie tej sprawy. No myślę, dla mnie szczególnie wstrząsająca była wypowiedź pisarza Stanisława Strokowskiego, który przypomniał, co zgotowano Polakom, jakie krwawe, bestialskie kaźnie na tym terenie. I dlatego, proszę Państwa, jestem szczególnie oburzony, że są jakieś opóźnienia z uczczeniem należytym tej rocznicy, z uchwaleniem Dnia Pamięci Pomordowanych Kresowian, uchwaleniem przez ustawę. Ale jest też jeszcze jedna sprawa. Powiedzmy tu wprost, wszystkich nas chyba boli, że w tym momencie ministrem spraw zagranicznych jest człowiek, pan Waszczykowski, który szkodzi interesom narodowym polskim w sprawie Ukrainy. Jak można by, nie dość, że tak długo opóźniał odsunięcie największych szkodników typu Ryszarda Szlepfa, on powinien wymienić kilkudziesięciu ambasadorów w pierwszym miesiącu. A co zrobił? To teraz posłał dość szczególnego szkodnika. Jana Piekło na ambasadora do Kijowa. Jana Piekło, który jest przeciw filmowi o Wołyniu. Jana Piekło, który jest przeciwko rozliczeniu. Proszę Państwa, naciskajmy wszyscy, aby te rzeczy się nie powtarzały, aby z takiej funkcji jak minister spraw zagranicznych odszedł człowiek szkodzący naszym interesom narodowym, a przybył człowiek, który będzie bronił Polski, bronił pamięci o naszej historii, bronił pamięci o tych zamordowanych, którym wszyscy jesteśmy winni właśnie dług pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Zapraszam pana doktora Krzysztofa Kawęckiego. Proszę Państwa, jeszcze ogłoszenia. O godzinie 15 albo 15 z minutami tutaj z tego miejsca wyrusza Marsz Pamięci pod tablicę upamiętniającą ofiary OUN-UPA znajdującą się na domu Polonii na krakowskim przedmieściu 64. Wszystkich Państwa zapraszamy na ten marsz, żebyśmy po tych wszystkich przemówieniach w skupieniu, w modlitwie, ale również wznosząc hasła polskie, kresowe, antybanderowskie przeszli w tamto miejsce. Czyli proszę Państwa, bezpośrednio po tym zgromadzeniu tu pod Sejmem, mniej więcej za 40 minut wyrusza Marsz Pamięci pod tablicę na krakowskim przedmieściu. Kolejne ogłoszenie. Proszę Państwa, dzisiaj wieczorem o godzinie 19 odbędzie się debata dotycząca ustawy o upamiętnieniu zbrodni ukraińskich z udziałem posłów kilku klubów. Debata odbędzie się na ulicy Kłopotowskiego 15 w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ. W tej debacie wezmą udział m.in. poseł klubu Kukiz 15, pan Wojciech Bakun, również pan poseł Dworczyk z PiSu,
pan poseł Zgorzelski z PSL-u, pan poseł Winnicki, poseł niezależny, a także kresowianie, między innymi pan prezes Witold Listowski, który teraz poszedł do Sejmu. Zapraszam przede wszystkim na ten marsz, który się zaczyna tutaj już za około 35-40 minut, a także zapraszam na godzinę 19 do Urzędu Dzielnicy Praga Północ na debatę dotyczącą to, co do tej pory się stało, a raczej się nie stało w sprawie upamiętnienia i jakie są perspektywy na przyszłość. Proszę bardzo, dr Krzysztof Kawęcki. Bracia Polacy, jesteśmy dzisiaj tutaj przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, aby oddać hołd ofiarom ukraińskiego ludobójstwa, ale także, żeby ogarnąć pamięcią i modlitwą tych obywateli Rzeczypospolitej, którzy zostali wówczas zamordowani nie tylko przez OUN i UPA, ale także przez masowy udział chłopów ukraińskich. Dlatego domagamy się od Rzeczpospolitej Polskiej, od władz Rzeczypospolitej Polskiej, aby uhonorowały 11 lipca jako dzień ludobójstwa obywateli Rzeczypospolitej dokonanego przez OUN i UPA. Potrzebna jest, jak tu już wielokrotnie mówiono, ustawa. Dlatego, że chociażby już w 2003 roku, a zatem 13 lat temu, to przypomnę, Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary ludobójstwa z inicjatywy zresztą obecnego tutaj byłego posła Mariana Piłki. A teraz potrzebna jest po prostu ustawa. I stąd też z oburzeniem przyjmujemy oczywiście te antypolskie działania, antypaństwowe działania Platformy Obywatelskiej, ale również to kuglowanie, tę niejasną postawę, ten cynizm ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego tutaj mamy takie hasło, apel do władz Ukrainy o wyrażenie zgody na upamiętnienie miejsc śmierci Polaków na Wołyniu. W zasadzie to my apelujemy do rządu, do władz państwa polskiego. To jest obowiązkiem państwa polskiego doprowadzić do tego, żeby na dawnych kresach Rzeczypospolitej, które znajdują się na terytorium obecnego państwa ukraińskiego, zostały w sposób należyty pochowane szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców. A tamte miejsca zostały upamiętnione. I tutaj jest to absolutnie obowiązek państwa polskiego. Podobnie państwo polskie, Rzeczpospolita musi zrobić wszystko, żeby państwo ukraińskie potępiło ludobójstwo, potępiło ideologię UPA, a także pociągnęło do odpowiedzialności tych żyjących zbrodniarzy z tych organizacji, z OUN i UPA, którzy jeszcze żyją, a nie będą rozmawiali właśnie z tymi ludźmi jak syn Szuchewicza, którego ojciec jest odpowiedzialny bezpośrednio za ludobójstwo na ziemiach polskich. Ważna rzecz, proszę państwa, tutaj z Warszawy, w stolicy, powiedzmy to mocno, my, jak już było mówione, sprawa kresowa to jest sprawą narodową. To jest sprawą wszystkich Polaków i dlatego tutaj w Warszawie powinno powstać mauzoleum. Mauzoleum pamięci pomordowanych Polaków w wyniku ludobójstwa OUN i UPA. I my, Warszawa, jest tego winna naszym rodakom. I na koniec jedna sprawa, jeszcze jedna sprawa. Niezależnie od tego, jak będą postępowali posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy deklarowali przecież wsparcie dla polskiego interesu narodowego, dla postulatów polskiego ruchu kresowego, to niezależnie od tego wszystkiego, dzień 11 lipca będzie przez Polaków co roku obchodzony jako dzień ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Proszę państwa, pamiętacie, to dokładnie jest tak samo, jak niezależne środowiska niepodległościowe, narodowe, jeszcze w latach 70. w czasie komuny obchodziły 11 listopada, który teraz jest Narodowym Dniem Niepodległości.
tak jak doprowadziliśmy my, niezależne inicjatywy, Polacy, do wierni Rzeczpospolitej, do tego, że 1 marca jest dniem pamięci żołnierzy wyklętych, tak samo doprowadzimy do tego, że 11 lipca w Polsce niepodległej będzie dniem pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Cześć i chwała bohaterom! 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 Jeszcze kilku posłów było zapisanych. Na razie widzę tylko pana posła Michała Dworczyka. Zapraszam go na trybunę. Proszę bardzo, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym osobom i środowiskom, które od lat ciężko pracują na rzecz upamiętnienia i pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i na Kresach Południowo-Wschodnich II RP przez ukraińskich nacjonalistów, przede wszystkim tych, którzy funkcjonowali w ramach OUN i UPA oraz innych nacjonalistycznych formacjach kolaboracyjnych. Proszę państwa, mam nadzieję, jestem przekonany, że dzisiaj Senat, tak jak mówił o tym profesor Żaryn, przyjmie stosowną uchwałę, natomiast polski Sejm zrobi to na kolejnym posiedzeniu zgodnie z zapowiedzią marszałka Terleckiego między 19 a 22 lipca. Wszystkich państwa, którzy chcieli... Proszę państwa, wszystkim, którzy chcą pokrzyczeć, to oczywiście tutaj jest taka możliwość stworzona, a tym, którzy chcą podyskutować, zapraszam na godzinę 19 do Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Tam będzie możliwość podyskutowania i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam. Urząd Dzielnicy Praga Północ, ulica Księdza Kłopotowskiego 15, dzisiaj o godzinie 19. Czy, bo byli jeszcze zapisani do głosu inni posłowie, czy jest Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz 15? Nie widzę Tomka. Czy jest może pan poseł Piotr Zgorzelski? Też nie widzę. Pan poseł Piotr Zgorzelski z PSL-u będzie na spotkaniu o godzinie 19. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu przedstawiciela obozu narodowo-radykalnego Tomasza Kalinowskiego. Dać mu głos! Boicie się dyskusji? Tomasz Kalinowski. Policja nasyła cię? Dać mu głos! Dać głos, tchórze! To jest świadectwo wolności! Dać mu głos! Dać mu głos! Hańba! Hańba! Dać mu głos! Dać mu głos! Policję nasyła cię? Dać mu głos! Hańba! Stop prowokacji! 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 Precz czosnkiem! Czosnek do domu! Koleżanki, koledzy! Kresowiacy! Czołem Wielkiej Polsce! Moi drodzy, nie poddajmy się prowokacjom! Widzimy, co tu się dzieje! Dać mu głos! Jest wiele osób, które chciałyby tę manifestację zakłócić. Nieprawda! Organizowaliśmy ją wiele tygodni i nie pozwolimy z organizatorem, żeby tę manifestację zakłócić. Dać mu głos! I pokazać nas potem w telewizji jako jakieś rzeźmieszki. Moi drodzy, proszę o spokój. Na Ukrainę niech. Kochani, chciałbym najpierw nakreślić, czym jest obóz narodowo-radykalny. Jesteśmy narodowcami chrześcijańskimi, którzy kochają swój naród, to prawda, ale często nam się przypisuje fałszywy szowinizm, to nieprawda. Jesteśmy za samostanowieniem narodów. Dzisiaj mamy Ukrainę i mówimy Ukrainie tak, ale mówimy nie Ukrainie banderowskiej, Ukrainie szowinistycznej, która oparta jest na idei Dmitra Doncowa i Stefana Bandery. Takiej Ukrainie mówimy nie.
Precz z banderą! 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 Moi drodzy, na Ukrainie trwa wojna i trwa proces na Ukrainie, w narodzie ukraińskim, szukania swojej własnej tożsamości. To jest fakt. I niestety, Ukraińcy przywołują dawne upiory OUNUPA i na tym chcą budować swoją narodową tożsamość. Na to nie ma naszej zgody i tego my jako polscy narodowcy, patrioci, kresowianie, my tego nie akceptujemy. Moi drodzy, ale niestety nie wszyscy nasi rodacy stanowczo opierają się tej promocji banderyzmu, negacji ludobójstwa na Wołyniu, ludobójstwa, które zebrało 100 tysięcy ofiar, około 120 tysięcy Polaków, Żydów, Czechów i Greków, nawet samych Ukraińców przecież, którzy pomagali Polakom, ukrywali ich, takich także ukraińska powstańcza armia mordowała. I o tym też trzeba pamiętać. I moi drodzy, chcemy dzisiaj przed Sejmem pokazać, że nie damy sobie zakneblować ust. To, co wczoraj miało miejsce w Sejmie, to jest hańba. To, co powiedział na początku prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, to jest hańba. Mówi się o jakiejś wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie domowej. I to, co mieliśmy przez 8 lat Platformy Obywatelskiej, ta pamięć historyczna, czy pseudopamięć historyczna na wschodzie, która była promowana, dzisiaj kontynuowana jest przez Prawo i Sprawiedliwość. I to jest ogromna porażka nie tylko partii rządzącej, ale całego naszego kraju. I w tym kontekście to hasło, które chciałbym zaintonować, jest nadal aktualne. PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Jedno zło! PiS PO! Moi drodzy, ostatnie słowo, bo mówi się często, że to, co robimy, te hasła, które wznosimy, te manifestacje są niechrześcijańskie, to co często do księdza Isakowicza Zalewskiego mówią jego kontrmówcy w programach czy w jakichś dyskusjach. To jest niechrześcijańskie, proszę księdza. Ale czym jest, jak niechrześcijaństwem, dążenie do prawdy, do ostatecznej prawdy, do pojednania? A przecież zbrodnia wołyńska miała miejsce, o tym chcemy mówić. O tym chcemy pamiętać i dlatego dzisiaj tu się zgromadziliśmy. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Proszę Państwa, dziękuję przedstawicielowi Obozu Narodowo-Radykalnego. Teraz proszę o zabranie głosu pana Leszka Samborskiego z Kongresu Nowej Prawicy, byłemu posłowi. Po nim będzie przemawiał przedstawiciel kibiców warszawskich, bo pamiętajmy, że nie tylko środowiska kresowe, nie tylko środowiska narodowe, patriotyczne, katolickie, ale w dużej części pamięć o Wołyniu i o Małopolsce Wschodniej jest kultywowana dzięki kibicom. I nasz tutaj warszawski kibic, a także raper Paweł Karat Michalik przemówi zaraz po panu Samborskim. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przy takich okazjach, gdy występuję przed ludźmi, na ogół staram się i mówię z głowy, czyli z niczego. Dzisiaj jestem zbyt bardzo emocjonalnie zaangażowany w tę sprawę. To jest dla mnie zbyt osobiste, stąd pozwolę sobie te kilka zdań wspomóc się kartką przy nich, bo chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Nazywam się Leszek Samborski. Jestem Polakiem. Polakiem z polskich kresów. Cała moja rodzina ze strony ojca pochodzi z Wołynia. Stryjostwo wysoccy uciekli wysłani z Wołynia na syberyjską wycieczkę dopiero z armią generała Andersa. Roszkowscy, ujejscy, skawińscy, kozakiewicze i moi najbliżsi, czyli rodzina Samborskich, cudem dosłownie i dzięki bohaterskiej pomocy ich ukraińskich sąsiadów uciekli spod upowskiej siekiery i wideł, by wraz z tysiącami innych Polaków pociągiem z bydlęcymi wagonami podstawionymi przez Niemców dotrzeć do przedwojennych znajomych w Dębicy na dzisiejszej Rzeszowszczyźnie.
a tam na dalekim Wołyniu pozostali ci, którzy nie mieli tyle szczęścia. Pozostały groby przodków. Pozostał dobytek i dorobek całych pokoleń. Spośród tych wszystkich uciekinierów tylko mój, dzisiaj już świętej pamięci ojciec, długo namawiany przeze mnie, wybrał się po 62 latach, żeby zobaczyć to, co zostało z jego dzieciństwa i rodzinnego domu. Zobaczył tak naprawdę zgliszcza. Stąd też jako potomek kresowej rodziny witam zapowiedź upamiętnienia rzezi na Kresach Rzeczpospolitej z zadowoleniem, ale też rodzą się pytania związane z tym dramatycznym w dziejach naszego narodu wydarzeniem. Czy święto to ma być jedynie okazją do przypięcia iluś medalików i krzyżyków? Jeżeli Rzeczpospolita chce uhonorować pamięć pomordowanych na Kresach, to musi się to wiązać z jasnym i wyraźnym powiedzeniem, czym była ta rzeź i kto jej dokonał. Mój świętej pamięci ojciec zawsze ubolewał, że w dokumentach, podobnie jak miliony innych kresowiaków, miał napisane, że urodził się w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dopiero w latach 90. wpis ten został zmieniony na urodzony w Polsce. To znaczy, że Kresy to polska ziemia. Dlatego władze Rzeczpospolitej muszą to jasno wyartykułować. W stosunkach z władzami dzisiejszej Ukrainy. Rzeczpospolita musi zażądać od Ukrainy władającej 1/3 II Rzeczpospolitej usunięcia, stanięcia w prawdzie i jednoznacznego nazwania morderców z poznaku UPA i Bandery zbrodniarzami winnymi masowego ludobójstwa na bezbronnej polskiej ludności. Zażądać zakończenia i wycofania się Ukrainy z jakiejkolwiek gloryfikacji przywódców i wykonawców tej zbrodni. Państwo budujące bowiem swoje podstawy na zbrodni, zbrodnią się skończy. Jeżeli Ukraina nie zechce tego zrobić, to po prostu należy skończyć z hipokryzją przyjaźni z państwem ukraińskim i jakąkolwiek pomocą dla jego władz ze strony Rzeczypospolitej. Myślę, że dobrym, symbolicznym upamiętnieniem tych tragicznych wydarzeń byłoby nazwanie autostrady A4 od Wrocławia do Kijowa, Wołyń, pamiętamy. Jeżeli natomiast Sejm, rząd i prezydent Rzeczpospolitej nie zrobią tego wszystkiego i jedynie ogłoszą kolejny dzień świąteczny w kalendarzu, to będzie on tyle wart, ile święto świra. I osobiście, i w imieniu moich przodków i rodziny, powiem twórcom tego święta, tak jak się mówiło na Kresach, wsadźcie sobie, waszmościowie, to święto w dupę i nie udawajcie, że chcecie cokolwiek upamiętnić. Wołyń, pamiętamy! Dziękuję bardzo. Proszę Pawła, Pawła Michalika o zabranie głosu. Pan nie uznaje zasad zgłaszania się do dyskusji, tak? Wcześniej była ustalona grupa, która będzie przemawiać. Pan nie jest na tej liście. Ale wszystko jasne. Witam serdecznie. Czołem Wielkiej Polsce. Mówię jako Polak, warszawiak, katolik, także jako kibic warszawskiej Legii, że po prostu rzeź wołyńska była ogromną zbrodnią. Była to zbrodnia, w której zginęły setki tysięcy Polaków. I na pewno myślę, że warto o tym pamiętać. Nie będę się tutaj rozgadywał. Mówili tu przede mną już osobistości takie jak ksiądz Izakowicz-Zaleski czy Stanisław Małkowski, wiele osobistości, więc ja tutaj powiem tylko kilka słów. Bardzo mnie to boli jako Polaka, warszawiaka, też moja praprababcia pochodziła z Wołynia, więc tym bardziej mnie to boli, tym bardziej także mnie to boli, ponieważ Legia Warszawa, historia Legii Warszawy związana jest właśnie z Kresami, z Wołyniem. Więc tym bardziej myślę, że powinniśmy o tym pamiętać jako Polacy, warszawiacy i mówić o tym jak najwięcej. Także cieszę się, że doszło dzisiaj do tego tutaj zgromadzenia, chociaż i tak myślę, że jest tutaj za mało osób. Także apeluję, żeby 11 lipca na marszu było jak najwięcej osób, jak najwięcej młodzieży. Także z mojej strony, jako także trener sportu, jako Polak, warszawiak, także raper, staram się jak najwięcej ludzi zainteresować tym tematem, jak najwięcej młodzieży, bowiem jest to, myślę, bardzo istotna kwestia.
nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary nieszczęsne. Także... Zbrodnie UPA! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Zbrodnie UPA! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Zbrodnie UPA! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Dobra, myślę, że to wszystko, więcej już nie będę się tutaj rozgadywał. Zapraszam wszystkich 11 lipca na Marsz Pamięci i przede wszystkim do pamięci o kresowiakach, naszych rodakach, naszych przodkach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, cała Legia zawsze razem. Teraz przemówi przedstawiciel Młodzieży Wszechpolskiej, kolega Mateusz Pławski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Zgromadziliśmy się tutaj, aby pokazać, że nie zgadzamy się na to, aby prawda o Wołyniu, aby prawda o tym ludobójstwie była zamiatana pod dywan z powodu jakichś ukrainofilskich i jakichś skrajnie, jakichś chęci głaskania Ukraińców po głowie w imię ocieplania z nimi relacji. My uważamy, że jakiekolwiek dobre relacje mogą być budowane jedynie na fundamencie prawdy. I dopóki rzeź wołyńska nie zostanie zgodnie z prawdą nazwana zwyczajnym ludobójstwem, ludobójstwem ludności cywilnej, ludobójstwem kobiet i dzieci, wyjątkowo okrutnym ludobójstwem, ludobójstwem dokonywanym w bestialski sposób, to nie wyrażamy zgody. Nie wyrażamy zgody na parszywe kłamstwa w imię jakiejś ukrainofilii. Mówimy temu jasne i stanowcze nie. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na fakt, że Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy niedawno właśnie dzięki patriotycznym i również quasi-narodowym hasłom, które głosiło. Dzisiaj z kolei można śmiało powiedzieć, że ta grupa, która w czasie kampanii wyborczej osłaniała się patriotycznymi hasłami, zdradziła. Zdradziła cały ruch progresowy, zdradziła tych Polaków, których przodkowie byli mordowani w okrutny sposób przez Ukraińców i zdradziła tak naprawdę cały dyskurs patriotyczny, na którym wypłynęła. My mówimy temu stanowcze nie. I tak jak dzisiaj tutaj stoimy, tak będziemy stać zawsze, dopóki, zawsze będziemy stać tego dnia, dopóki rzeź wołyńska nie zostanie upamiętniona w odpowiedni sposób i dopóki nie zostanie, dopóki Ukraińcy nie wyrzekną się banderowskich ciągot, to jest pierwsza sprawa, i dopóki polski parlament nie upamiętni w odpowiedni, w godny sposób tego strasznego wydarzenia, jakim była rzeź wołyńska. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Proszę Państwa, jeszcze przypominam, za chwilę, za jakieś 10-15 minut wyrusza tutaj pochód na krakowskie przedmieście pod tablicę upamiętniającą ofiary OUN-UPA. Lista, jeszcze chyba są 3 osoby na liście. Prosiłbym teraz o zabranie głosu przedstawiciela obozu Wielkiej Polski, pana Rolanda Dubowskiego. Proszę Państwa, zapraszam również na godzinę 19 na ulicę księdza Ignacego Kłopotowskiego 15 w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ odbędzie się debata w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa ukraińskiego. Proszę bardzo. Dziękuję. Roland Dubowski, obóz Wielkiej Polski. Podziękowania organizatorom dzisiejszej manifestacji pod hasłem żądamy nazwania ludobójstwa po imieniu. Witam wszystkich, kresowian przede wszystkim, parlamentarzystów, prelegentów, organizacje społeczne i polityczne oraz wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, w latach 1939-45 w wyniku II wojny światowej państwo polskie przestało formalnie istnieć. Zostaliśmy skazani na łaskę i niełaskę okupantów.
11 lipca 1943 roku miało miejsce zorganizowane przez OUN, UPA, ludobójstwo ludności polskiej w około 100 miejscowościach Wołynia, głównie powiatów włodzimierskiego i chorochowskiego. Była to krwawa niedziela eksterminacji Polaków przez zwyrodniały nacjonalizm ukraiński w okresie 1939 do 1947 rok na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Dopiero po 1989 roku pojawiła się możliwość upamiętnienia ponad 200 tysięcy ofiar bestialskich zbrodni na ludności cywilnej. Nieliczni świadkowie tamtych dni, środowiska kresowe oraz poszukujący prawdy historycznej ludzie nauki podjęli pracę dokumentacji oraz upamiętnienia na poziomie państwowym. Ta walka o poruszenie sumień i wyobraźni polskich parlamentarzystów, proszę Państwa, na Wiejskiej trwa już 27 lat. Zagrożenie dla narodu i państwa polskiego w przemilczaniu i umniejszaniu tych spraw dostrzegają liczne organizacje społeczne i polityczne. Obóz Wielkiej Polski od wielu lat uczestniczy i organizuje akcje potępiające propagowanie ideologii OUN-UPA. Czy to propagowanie w Polsce, czy też za granicą. Przede wszystkim na Ukrainie prezydentury Petro Poroszenki. Niestety poprawność polityczna nakazuje kolejnym rządom, a obecnie PiS, wspierać gloryfikację banderyzmu na Ukrainie, natomiast łudzić pustymi słowami i odwracać się plecami do wołających właśnie o prawo i sprawiedliwość żądań rodaków. Obecny rząd o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa rozmawia ze zwolennikami i potomkami zbrodniarzy z Ukrainy, a odrzuca współpracę z własnym narodem. Czy wpływy mocodawców zza oceanu są tak silne i atrakcyjne, że przed drzwiami polskiego Sejmu Polacy nie mogą się doprosić o swoje prawa? Że w imię narzuconej fałszywej przyjaźni polsko-ukraińskiej mamy się zgodzić na niszczenie korzystnych relacji, a wręcz parcie do wojny z naszymi sąsiadami, na przykład Rosją? Że mamy stłumić odruchy ludzkiego współczucia i pomocy wobec tragedii ludności cywilnej Doniecka i Ługańska? Brawo! 73 lata minęły już od rzezi wołyńskiej, a dziś właśnie w tych południowo-wschodnich regionach Ukrainy z pomocą ideologii banderowskiej stosuje się podobnie hańbiące metody podstępnej walki z ludnością cywilną. Czy naszą obojętnością mamy dopuścić do tego w Polsce, w naszej ojczyźnie? I wobec tragedii Donbasu od początku tego konfliktu Obóz Wielkiej Polski z dużym wysiłkiem przeciwstawia się zmasowanej propagandzie zakłamania głównych mediów w Polsce. Powstrzymanie propagatorów zbrodniczej ideologii OUN-UPA oraz godność i interes narodu polskiego i Rzeczypospolitej wymaga ustanowienia przez polski Sejm Państwowego Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Ofiar Ludobójstwa Nacjonalizmu Ukraińskiego. Żądamy ustawy, nie uchwały, bo tylko ona pozwoli w pełni obchodzić ten dzień przy wykorzystaniu symboli i atrybutów państwowych. Podobnie ustawy wymaga uregulowanie prawne ścigania, gloryfikacji banderyzmu w różnych jego formach. Panie i panowie posłowie, tu potrzeba tylko minimum dobrej woli z waszej strony. Jeśli sami jako naród polski nie uszanujemy siebie, nie oczekujmy szacunku ze strony innych narodów. Nie doczekamy się jego. Zwlekanie z tym stanowczym aktem tylko pogorszy stosunki polsko-ukraińskie. Niech ławy poselskie nie będą miejscem hańbiących decyzji przedstawicieli polskiego narodu. Obóz Wielkiej Polski nie spocznie w walce o dobre imię Polski i prawa Polaków. Ludobójstwo pamiętamy, banderowcom żyć nie damy.
Ludobójstwo pamiętamy, banderowcom żyć nie damy. Ludobójstwo pamiętamy, żyć nie damy. Czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najpierw teraz proszę pana mecenasa Barańskiego o przemówienie, a później przedstawiciela Falangi. A potem pan udzieli głosu? Ukraina. Pan udziela głosu. Nie ma pan szans. Dziękuję uprzejmie. Nie mam szans w Polsce. Tak? Proszę państwa, trzeba je umieć. Trochę nas tutaj skąpo. Myślałem, że będzie więcej Kresowian i powinniśmy demonstrować nie tylko tu, ale i przed ambasadą Ukrainy. Tak było 2 lata temu i jedna z pań, która przeżyła te mordy, powiedziała: nie tylko banderowcy. Cała fala składała się z 3 warstw. Najpierw byli bojownicy uzbrojeni, potem gospodarze dla rabunku, a na końcu były nieletnie dzieci solo, które miały właśnie to solo posypywać krwawiące rany Polaków. A Ukrainki tańcowały sobie pod akompaniament mordowanych, jęczących Polaków. Tak było. Dlatego mam pewne wątpliwości, czy to już jest naród ukraiński, czy dopiero się kształtuje. To raz, powtórę. Powinniśmy domagać się uczczenia ofiar. Ja nie wiem, jaka ilość. Mówi się 100 tysięcy, pan Prus mówił 500 tysięcy. Powinniśmy się domagać uczczenia ofiar z lat 39-47, bo już mordowali żołnierzy polskich w 39 roku. No, nie będę więcej mówił, proszę państwa. Jest walka w Sejmie, od nas samych zależy, jak on się ukształtuje. Jest jakaś koncepcja Giedroycia, jakiejś przyjaźni polsko-ukraińskiej, ale ona jest niemożliwa, dopóki nie nastąpi rozliczenie z okrutnymi mordami. Bo proszę państwa, mordowano tam żony mężów, mężowie żony, dzieci swoich rodziców. Takiego przypadku nie zna ludzkość. Nawet Żydzi w czasach Nechemiasza wypędzali obce elementy, ale nigdy nie mordowała żona męża czy mąż żonę. Tak bym powiedział. Czołem Wielkiej Polsce! Dziękuję bardzo panu mecenasowi Marianowi Barańskiemu. Proszę teraz kolegę Michała Górskiego, przedstawiciela Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Woli wyjaśniam, to Ruch Narodowo-Radykalny jest organizacją historyczną, a my używamy po prostu nazwy Falanga. Szanowni państwo, czołem Wielkiej Polsce! Proszę państwa, nie będę mówił wiele, bo moi poprzednicy w zasadzie powiedzieli to, co jest najistotniejsze. Bardzo w ogóle się cieszę, że rozmaite środowiska zgromadziły się tutaj, aby wspólnie zawalczyć o prawdę. Ale co, o czym należy jeszcze wspomnieć? Dlaczego obecne władze przehandlują pamięć o naszych rodakach pomordowanych na Wołyniu? Dlatego, że nasza polityka zagraniczna, mówi się często zresztą, że tych, którzy najbardziej walczą o pamięć o naszych rodakach pomordowanych, określa ich się często i nas się określa mianem piątej kolumny moskiewskiej. Ale ci, którzy najgłośniej krzyczą, nie widzą, są zupełnie ślepi na 4 zupełnie jawne kolumny z Berlina, Brukseli, Waszyngtonu i Tel Awiwu. Tam jest ustalana nasza polityka zagraniczna. Jeśli tam powiedzą, że Ukraina jest teraz proeuropejska, pronatowska, proamerykańska, to my musimy ich lubić. My musimy zapomnieć o naszych zbrodniach, dostaniemy tylko jedynie mętne deklaracje. Tu jakąś tam uchwałę, ale uniknie się wprost powiedzenia, że zbrodnia na Wołyniu była ludobójstwem.
Nie możemy się na to zgodzić, ale tymczasem, kiedy tym, którzy wspominają o naszych rodakach pomordowanych, zrzuca się różne kłody pod nogi, do Polski tymczasem przyjechało ponad 1 000 000 Ukraińców i oni są zupełnie bezkarni. Zdarza się, że bardzo często wręcz chodzą po prostu po mieście z czarno-czerwonymi flagami. Związek Ukraińców w Polsce na koncert paru ukraińskich zespołów, który odbył się w niedzielę, sam zachęcał Ukraińców mieszkających w Polsce, żeby przynosili ze sobą czarno-czerwone symbole ONUPA. Czerwono-czarne symbole ONUPA. I to tutaj na naszej polskiej ziemi. My musimy jasno powiedzieć, my jako Polacy mamy prawo stwierdzić, czy i jeśli już, to w ogóle ilu Ukraińców możemy wpuścić, żeby tutaj pracowali. Zero. Naród mówi, że zero, więc mam prawo powiedzieć, że nie, że nie. Praca w Polsce dla Polaków. Najpierw zadbajmy o losy naszych pozbawionych pracy młodych i starych ludzi. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę w takim razie. Cóż, miejmy nadzieję... Bez emocji. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Ja wierzę, że bohaterowie nie umierają, ale ziemia, nasza polska ziemia, pijąc ich krew, zrodzi ich na nowo. I miejmy nadzieję, że zrodzi więcej bohaterów, którzy będą niezłomnie walczyć o prawdę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo przedstawicielowi Falangi. Proszę Państwa, czekamy na naszą delegację, która poszła do Sejmu. Nie widzę jeszcze tych osób, które poszły do Sejmu. Za chwilę przeczytamy petycję, która została złożona na ręce marszałka Kuchcińskiego. Natomiast przypominam, że mamy w planie przemarsz na krakowskie przedmieście. Jeżeli pogoda się całkowicie nie załamie, to chcielibyśmy ten przemarsz przeprowadzić. Mam nadzieję, że większość z Państwa pójdzie z nami. Proszę podnieść rękę, kto pójdzie z nami na krakowskie przedmieście z hasłami, z banerami upamiętającymi naszych bohaterów i ofiary ludobójstwa ukraińskiego. Dziękuję bardzo. Jest nas nie tak wiele jak na początku, ale wystarczająco, być może dużo. Jeżeli będzie pogoda, pójdziemy tam. Teraz czekając na naszą delegację, proszę kolegę Aleksandra Jabłonowskiego o przeczytanie petycji, która została złożona przed chwilą na ręce marszałka Sejmu i dostarczona do wszystkich klubów parlamentarnych w polskim Sejmie. Dziękuję bardzo. Panowie, jeżeli nie chcecie postępować tak jak TVN, to bardzo proszę, bo wy zostawiacie sobie świadectwo, które obserwują Polacy, żebyście udzielili mi 3 minut na zabranie głosu. 3 minut. Paweł, po tekście. Nie, ty zakończysz ten. Ja tylko... Nie zakończę. Ja ci dam mikrofon po moim tekście. Szanowni Państwo, zanim przeczytam list, który poszedł do niejakiego pana Marka Kuchcińskiego, szanowny pan Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, to chciałem powiedzieć, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to jest taki nasz sojusznik albo nasz nadzorca. Kto uważa co, to niech sobie wykreśli. Tam jest takie świetne powiedzenie. Jedziesz z bandytą, wisisz z bandytą. Jedziesz z bandytą, wisisz z bandytą. Do wszystkich posłów i senatorów, którzy mają dusze neobanderowskie. Zacytuję. Jedziesz z banderowcami, będziesz wisiał z banderowcami. Amen. A teraz przeczytam ten tekst. Szanowny pan Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, ulica Wiejska 4/6/8 00962 Warszawa. List otwarty do posłów Rzeczypospolitej Polskiej. My, Kresowianie i potomkowie Kresowian, stanowczo domagamy się, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która ustanawia 11 lipca
Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Żądamy także przyjęcia w formie jednolitego aktu legislacyjnego lub w formie aktów dodatkowych ustaw, które nakładają sankcje karne na osoby, które dopuszczają się a. negowania ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich, b. heroizowania przywódców i członków nazistowskiej formacji SS Galicien oraz kolaborującej z hitlerowcami organizacji ukraińskich nacjonalistów i tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii. C. Używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, występującej w różnych stylizacjach, nazistowskiej symboliki stosowanej przez działające na Ukrainie i w innych państwach ugrupowania neobanderowskie. Środowiska kresowe z zadowoleniem przyjęły informację o chęci uznania przez Sejm zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów za ludobójstwo oraz o woli ustanowienia. Ustaw, jak to czyni obecnie strona polska. Ustawy ukraińskiego parlamentu sprawiające, że Ukraina jest jednym państwem na świecie oficjalnie oddającym hołd kolaborującym z Hitlerem, zbrodniarzom wojennym, stanowią skandal na skalę międzynarodową. Kraj nasz... Kraj nasz musi odstąpić od strusiej polityki chowania głowy w piasek. Polską odpowiedzią na skandaliczne ustawy parlamentu ukraińskiego musi być akt legislacyjny odpowiadający im rangą, a więc ustawa. Ustawa, która daje świadectwo prawdzie najbardziej bestialskiej zbrodni, jakich dopuszczono się w Europie w czasie II wojny światowej. Będzie stanowczo i jednoznacznie kwalifikować jako akt ludobójstwa, a co więcej, będzie przeciwstawiać się heroizacji sprawców tych zbrodni oraz przeciwdziałać upowszechnianiu symboliki, którą się oni posługiwali. Zaślepienie ideą wikłania Polski w konflikt na Ukrainie sprawia, że polska polityka zagraniczna i polska polityka historyczna stały się zupełnie niewiarygodne. Trudno za wiarygodną uznać politykę takiego państwa, które potępia zbrodnie dokonane przez Niemcy i przez Związek Sowiecki, natomiast kierując się doraźnymi interesami politycznymi, odstępy ci kresowian od 70 lat, traktując ich jako dzieci gorszego Boga. Kresowianie i potomkowie kresowian zmuszeni są dziś zadać pytanie przedstawicielom wszystkich najważniejszych ugrupowań politycznych. Jak długo jeszcze polski parlament zamierza biernie i bezrefleksyjnie przyglądać się? Jeden. Bezsilności polskiego wymiaru sprawiedliwości, którego funkcjonariusze na skutek różnego rodzaju blokad politycznych przez dziesięciolecia nie byli w stanie doprowadzić do skazania żadnego z ukraińskich zbrodniarzy wojennych. Mimo że państwo polskie, jako sygnatariusz konwencji w sprawie ścigania i karania zbrodni ludobójstwa, zobowiązane jest do odpowiedniej konstrukcji prawa oraz realizacji działań prowadzących do skutecznego karania winnych zbrodni ludobójstwa. Dwa. Całkowitej bezradności polskiego rządu, polskich rządów oraz podległych mu agent wobec nasilających się antypolskich prowokacji ze strony apoleogotów banderyzmu wywodzących się ze Związku Ukraińców w Polsce, rzesz studentów utrzymywanych i kształconych na koszt polskiego podatnika oraz napływającej z Ukrainy fali emigrantów zarobkowych,
którzy wciąż kłamliwie przedstawieni są przez polskojęzyczne media jako azylanci zmuszeni rzekomo do szukania schronienia w Polsce w związku z działaniami wojennymi, które objęły niepełna 8% ich kraju. 3. Bezczynności instytucji państwowych, począwszy od placówek naukowych, na prokuraturach skończywszy, wobec wzrostu różnego rodzaju przejawów umniejszania, relatywizacji i usprawiedliwiania zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Negocjonizm uprawiany jest nie tylko przez media, w czym brylują zwłaszcza publicyści Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej, bratniej Gazety Polskiej, bratniej Gazety Wyborczej. Ale także przez przedstawicieli rządu, a zwłaszcza obecnego ekscelencji ambasadora Polski na Ukrainie Jana Piekły oraz doradców rządowych i prezydenckich. Negocjonizm ten stanowi, co jest nie do wyobrażenia w państwie prawa, formę kontestowania, skądinąd bardzo niedokładnej, uchwały z dnia 15 lipca 2009 roku, stwierdzającej, iż tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Wspomnianemu kontestowaniu towarzyszy nierzadko wysuwanie obrzydliwych insynuacji pod adresem działaczy ruchu kresowego. Działacze ci przedstawiani są na przemian jako wichrzyciele, psujący tak rzekomo dobrze rozwijające się stosunki polsko-ukraińskie. A to nie są żadne stosunki, tylko normalny gwałt. To znaczy Ukraińcy nas gwałcą bez naszej zgody, szanowni państwo. Lub jako przedstawiciele sił inspirowanych przez Rosję. Nie zauważa się, że działacze kresowi z wielkim poświęceniem wykonują to, do czego są zobowiązani. Są, jak głosi wspomniana uchwała, wszystkie władze publiczne również. A co realizowane jest przez te władze? Z doprowadzoną do absurdu opieszałością. Ostatnio parlamenty Niemiec i Francji przyjęły ustawy potępiające ludobójstwo Ormian, dokonane przez Turków. Parlamentarzyści niemieccy i francuscy, kierując się nie buńczucznie dekretowanym, ale praktycznie realizowanym poczuciem suwerenności, przyjęli te ustawy mimo protestów Turcji i bez oglądania się na polityczne, gospodarcze i militarne powiązania ich państw z Ankarą. Apelujemy do polskich parlamentarzystów, aby wykazali się podobną niezawisłością. Czas wreszcie przerwać trwające w Polsce od 70 lat polityczne kupczenie pamięcią narodową. Szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie, zwracamy się do was z gorącym apelem o przyjęcie ustawy, która zdecydowanie potępi ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, należycie uhonoruje jego ofiary, a przy tym nakładać będzie sankcje karne na osoby, które dopuszczają się negowania tego ludobójstwa, heroizowania jego sprawców i propagowania używanej przez nich symboliki. Uroczyście ślubowaliście państwo rzetelne i sumienne wykonywać obowiązki wobec narodu. Nie tylko środowisko kresowe, ale całe społeczeństwo polskie będzie bacznie przyglądać się temu, jak to ślubowanie państwo wypełnicie. Podpisano Tadeusz Nowacki, wiceprezes, Witold Listowski, prezes, profesor Leszek Jazownik, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Szanowni państwo, i tutaj trzeba oddać honor panu prezydentowi Czech. Pan prezydent Czech Zeman w zeszłym roku powiedział do Ukraińców: albo jesteście nieukami, albo jesteście kłamcami, ponieważ Bandera nakazał wymordować wszystkich Polaków. Pan prezydent Czech miał odwagę, a nasz pan prezydent Duda daje neobanderowcom 1 000 000 000 euro. Ja mam pytanie, jeśli to są prywatne pieniądze pana Dudy, to niech daje, ale jeśli to są nasze pieniądze, to wara!
Proszę Państwa, nasza delegacja wraca właśnie z Sejmu. Zaraz, jeżeli się nie rozpada deszcz, sformujemy pochód, który będzie szedł na krakowskie przedmieście. Przypominam, że o 19:00 spotykamy się w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przy ulicy Księdza Kłopotowskiego 15. Będzie debata, w której wezmą udział między innymi pan autor tego listu, pan prezes Listowski, także obecny tutaj pan poseł Bakun, a także posłowie Zgorzelski, Winnicki i Dworczyk. To będzie o godzinie 19:00. Jeżeli pan nie udzieli mnie głosu, to jest pan równoznaczny... Nie udzielę panu głosu, bo nie był pan zapisany do głosu. Pana, zgłaszam się tak, jak się zgłasza według obyczaju polskiego w debacie publicznej. Ja mam takie same prawa publiczne jak... Nie znam pana. Nie znam pana i nie mogę panu udzielić głosu. Ja się właśnie dlatego chcę przedstawić. Panie prezesie. Pan wychwalał Stalina, że nam państwo podarował niepodległe. Pan zastanowił się. O czym pan mówi? Stalina pan chwalił. Pan chwalił Stalina, nie? Tak. No. Chwalę Stalina za to, że tylko dzięki Stalinowi jest Szczecin i Wrocław w granicach Polski. Nie, proszę tak. Idź, morderce chwali. Chłopcze, musisz najpierw poznać historię, a potem dyskutować. Proszę Państwa, ostatnie przemówienie. Pani Kalinowska nie mogła być wcześniej tutaj na naszej trybunie. Właśnie wróciła z delegacją z Sejmu. I za chwilę pan prezes Listowski poinformuje o dalszym przebiegu naszych uroczystości. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Kalinowska, tak jak zostałam przedstawiona. Mieszkam w Zamościu, zajmuję się działalnością Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków pomordowanych na Wołyniu. Na Wołyniu postawiliśmy 36 krzyży na 2000 miejscowości, których już większość z nich nie ma. Czyli tak mało upamiętniliśmy tych naszych rodaków, naszych ojców, matek, braci, sióstr, rodziny i krewnych. Proszę Państwa, będę mówiła w imieniu sierot Wołynia. Ja zostałam jedna na świecie. Czy ktoś sobie z Państwa wyobraża 3, 4, czy nawet 5-letnie dziecko, które zostaje samo wśród gadów ukraińskich? Wyobraża sobie pan ktoś z Państwa? Ale ponieważ historia lubi się powtarzać, i dzisiaj Państwo widzicie, co Ukraińcy wyrabiają u nas tutaj. Wczoraj, tyle w internecie wyczytałam, została pobita na granicy dziennikarka. Mąż jej znalazł się w szpitalu. Czyli zaczyna się znowu rok 39. Straszą w przemyślu ludzi, straszą, że będą kierować sprawę do sądu. To robi Tyma, przewodniczący Związku Ukraińców tutaj. Stowarzyszenie nasze wystąpiło do pana prezydenta o cofnięcie mu medalu, bo to jest jeden człowiek, który zawsze neguje ludobójstwo. A to było ludobójstwo. Jeżeli przyszli do mnie w nocy, ja jako dziecko, braciszka jeszcze mniejszego miałam, tata, mama, wyprowadzili. Zabili. Ja byłam obroczona krwią. W ten sposób przeżyłam. Myśleli, że ja nie żyję. Wstałam i poszłam do Ukraińca. Przerażający widok był dla mnie łuny, bo ja wtedy byłam dzieckiem. Nie wiedziałam, co się dzieje. Nie mogłam mamy odciągnąć, żeby ze mną poszła. Taki miałam los. Mało Ukrainy, zaliczono jeszcze Niemcy z rodziną, gdzie mnie ten Ukrainiec, bo ja poszłam do Ukraińca, przekazał rodzinie polskiej
tam z Niemiec zostałam wywieziona do Niemiec. Tam też musiałam pójść do pracy, bo inaczej bym nie dostała ani na chleb, ani na margaryny kartki. Takie było życie. Później dom dziecka i dopiero to była swoboda. Dopiero było wyzwolenie. Dopiero wiedziałam, że się żyje. I takich sierot jak ja, to jeszcze w Polsce trochę żyje. Takie nasze było życie. I dzisiaj tym moim życiem taka władza, której ja bardzo uwierzyłam. Ja wierzyłam w tą właśnie władzę, że ona załatwi nam raz, a dobrze. Uzna to za ludobójstwo i nie żadna uchwała. Nas uchwała żadna nie interesuje. Uchwała nie ma mocy prawnej. Ustawa ma moc prawną i nie tylko w kraju, ale ta moc prawna obowiązuje w świecie. I w Przemyślu taki Ukrainiec, który krąży na Facebooku, w internecie, który wypowiada się, jak on się chwali, jak on w czasie właśnie wojny chodził w nocy uczyć się strzelać na rodzinie, na Polakach. Jest to w Facebooku filmik. Proszę sprawdzić, ja tu nic nie kłamię. I dzisiaj, żebym ja nie wiedziała, gdzie prochy, te niedopalone szczątki moich rodziców znajdują się. Babcia moja została zamordowana w Żurawcu koło Kisielina. Miała tak głowę roztrzaskaną, że za trzy dni, ponieważ sąsiad poszukiwał swoich rodziców, to ktoś powiedział, że razem z babcią leżą. Nie była do poznania. Ciotka z wujkiem zginęła w kościele w Kisielinie. Był filmik o Kisielinie. Widzieliście, to mało powiedziane, jak tam ludzie walczyli. To było jeszcze mało, więcej w książkach napisane. Proszę Państwa, proszę nie dziwić się, że ja tak dość emocjonalnie mówię, ale mnie to boli. Ja 73 lata na tą prawdę i sprawiedliwość czekam. Nie tylko ja. Wszyscy kresowianie, a szczególnie sieroty wołyńskie, które nie miały dzieciństwa, zostały ukaleczone tak psychicznie, jak i fizycznie. I nie ma co się dziwić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo pani Janino. Pani Janina Kalinowska. Teraz głos zabierze pan prezes Listowski, który rozwiąże zgromadzenie stacjonarne pod Sejmem i rozpocznie marsz oraz króciutko, proszę wejść na górę. Oraz króciutko powie, co się działo przez te pół godziny w Sejmie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zbliża się praktycznie koniec naszego tutaj zgromadzenia, ale delegacja kresowian udała się do pana marszałka Sejmu. Niestety nie zostaliśmy przyjęci przez pana marszałka. Przyjął nas wicemarszałek, któremu przekazaliśmy list otwarty, który tutaj był odczytany i Państwo mogliście się zapoznać. Który wicemarszałek? Tyszka. Z Kukiz 15. No przykre było, ale jeszcze powiem, że przy wyjściu spotkaliśmy pana posła Dworczyka, który powiedział, że tutaj był i zabierał głos. No szkoda, bardzo żałowaliśmy, że nie mogliśmy być przyjęci przez marszałka i wręczyć mu ten list. Listy, które myśmy napisali, zostaną przekazane wszystkim klubom parlamentarnym. Nie dlatego, że, a może i dlatego, że obawiam się, że do wszystkich posłów to nie dotrze, ale gdy każdy klub otrzyma, to każdy poseł będzie mógł się z tym zapoznać. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi Marsz Pamięci. Ruszymy stąd Marszem Pamięci. Bardzo proszę przygotować wszystkie banery i żeby nas było jak najwięcej. Na tym kończę. Zamykam to zgromadzenie tutaj przed Sejmem i za chwilę kolega poprowadzi Marsz Pamięci i on przejmuje tutaj mikrofon. Dziękuję Państwu bardzo. Panie Przewodniczący, ma tylko słowo. Dziękuję bardzo. Jak możemy
Proszę Państwa, zaczynamy za chwilę Marsz Pamięci. Nie jest nas dużo, ale prosimy się rozstawić nie jakimś tłumem niezorganizowanym, ale najlepiej czwórkami, piątkami, żeby i z pewnej odległości ruszamy. Panowie policjanci. Nie udzielił mi głosu, pomimo zgłaszania się z posłem. Zaczynamy zgromadzenie pod nazwą Marsz Pamięci. Proszę o przestrzeganie prawa, proszę o przestrzeganie uwag służb porządkowych i policji. Bardzo proszę o niestosowanie pirotechniki oraz innych zakazanych prawem akcesoriów. Ja już zakończyłem. Zbrodnie UPA! Pamiętamy! Banderowcom żyć nie damy! Zofię i Aleksandra. Dzień dobry Państwu. O podejście z Warszawy, z przedpomnika Armii Krajowej, sprzed Polskiego Sejmu. Witam Państwa, Paweł Ziemiński. W zasadzie jest koniec spotkania patriotycznego przed Polskim Sejmem, które za cel miało zaapelować do polskich parlamentarzystów o przyjęcie już nie uchwały, ale ustawy potępiającej zbrodnie ludobójstwa Ukraińców na Wołyniu wschodniej Galicji, zachodniej Galicji. Jednym z uczestników tego spotkania byłem ja, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, jako pełnomocnik ogólnokrajowym partii Polska Patriotyczna. I muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany przebiegiem, sposobem prowadzenia tego zgromadzenia. Raz jeszcze słuchaliśmy propagandy pisowskiej w wykonaniu profesora Żaryna i innych przedstawicieli partii PiS. Raz jeszcze daliśmy się zaczarować obietnicom i zwodzeniom partii PiS, jak wcześniej partii Platforma Obywatelska i wszystkim partiom pookrągłostołowym. Mało tego, organizatorzy spotkania dopuścili się czynu niesamowitego. W momencie, kiedy chciałem zabrać głos, starano się zmobilizować policję państwową w sposób urągający przestrzeganiu prawa w Polsce i wypchnąć mnie siłą z terenu zgromadzenia. Jest to złe świadectwo, które organizatorzy zostawiają sobie. Jest to jeszcze jeden dowód, że Polacy są rozprowadzani przez tych licencjonowanych patriotów, jak Grzegorz Braun, jak ci przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość, którzy kłamią, zwodzą Polaków od lat kilkunastu i nie będzie żadnych efektów tego, co nazywamy prawdą o Wołyniu. A chciałem przypomnieć, że to, czego domagają się zgodnie z prawem Polacy, domagają się zgodnie z prawem międzynarodowym, dlatego że Polska podpisała dwie konwencje, ratyfikowała dwie konwencje międzynarodowe, uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 roku i w 1968 roku. I jest Polska sygnatariuszem tego. I dlatego wszyscy przedstawiciele państwa polskiego muszą wiedzieć, że popełniają przestępstwo. Dlatego, że dogadują się z ludobójcami, z przedstawicielami rządu, który w myśl swojej ustawy przyjęty przez ich Wierchną Radę, czyli przez ich Sejm, ustalili, że Stefan Bandera jest bohaterem narodowym Ukrainy. A wobec tego Ukraina współczesna, kijowska, jest spadkobiercą idei banderyzmu OUN-UPA. I polscy parlamentarzyści, skandalicznie, marszałek Sejmu Kuchciński powinien być postawiony nie tylko przez polskiego prokuratora generalnego natychmiast przed wymiar sprawiedliwości, ale powinien być w krótkim okresie aresztowany i wymierzona mu stosownie kara, tak jak przewidują to konwencje międzynarodowe. A pan Kuchciński pełni, o ile wiem, w dalszym ciągu funkcję marszałka Sejmu. I wszyscy ci posłowie Prawa i Sprawiedliwości i innych partii, którzy przeciwstawiają się uchwaleniu ustawy, przyjęciu ustawy o ludobójstwie na terenie Wołynia i Galicji Zachodniej, popełniają przestępstwo nie tylko w świetle prawa krajowego, kodeksu karnego, ale prawa międzynarodowego. Nie może być na to zgody. Prowadzący to zgromadzenie dopuścili się manipulacji, która jeszcze raz pokazuje, że polskie elity narodowe nie są dopuszczane do głosu. Do głosu dopuszczani się tylko licencjonowani kolaboranci z systemem władzy, którzy udają patriotów, którzy mają za zadanie zagospodarować polskie uczucia, polskie namiętności. Cały czas przemaga nie polski rozum i polski interes narodowy, tylko polskie uczucia podbijane umiejętnie przez tych manipulatorów. Jestem oburzony i muszę powiedzieć, że postawa młodych Polaków,
którzy starali się mnie siłą wypchnąć z przestrzeni publicznej, stosując siłę, jest bardzo złym przykładem wychowawczym. Nie może być na to zgody i myślę, że to jest ostatni schyłkowy okres tego reżimu pomagdalenkowego. Polacy w sposób nieświadomy, manipulowany, wpychany są w konflikt z naszym wielkim wschodnim sąsiadem, z Rosją. Efekt tego konfliktu będzie straszny dla Polski. Polska utraci niepodległość, jeżeli w zmowie ze Stanami Zjednoczonymi zaatakuje Rosję. A będzie pełniła rolę pospolitego, pożytecznego idioty. Polacy razem z Ukraińcami mają stworzyć tutaj kocioł nienawiści, który uzasadni okupację amerykańską na terenie Europy Środkowej. Dlaczego to się dzieje? Bo dzisiaj te słowa nie padły. Mówiono o tym, że zawiedli nas Anglicy, zawiedli nas Rosjanie, Niemcy, ale nie powiedziano najważniejszego. Kto tym wszystkim kierował? Kierował tym wszystkim ośrodek światowego sionizmu, zarówno wybuchem I wojny światowej, II wojny światowej, jak i rzezią wołyńską. To są rzeczywiści autorzy tej rzeźni. I ta sfora ze Stanów Zjednoczonych, która w tej chwili rządzi Stanami Zjednoczonymi i która pcha Amerykę do konfliktu w Europie, a Europę do konfliktu z Rosją. To jest przestępstwo, które jest niewybaczalne i nie możemy się godzić na to, żebyśmy byli ofiarą tej manipulacji. Jeżeli Polacy nie zachowują się rozsądnie, świadomie i z pełną determinacją, jeżeli nie przegonią tej sfory przestępców, która tam w polskim Sejmie w tej chwili sprawuje rzekomą władzę, to Polska skończy tragicznie i niestety ten haniebny głos Ukraińca w Przemyślu, który powiedział, że jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, jest jakąś czarnym jasnowidztwem. Jeżeli Polacy nie zaczną zachowywać się inaczej, stanowczo, jeżeli nie odzyskają władzy i suwerenności nad swoim rządem, Polska straci niepodległość i Polska utonie we krwi. Dziękuję Państwu. Sprzed Sejmu Polskiego w dniu 7 lipca 2016 roku mówił do Państwa Paweł Ziemiński. Dziękujemy.